Prowadzić dzisiejszy webinar. I z nami jest też Paweł Tkaczyk. Witamy cię, Pawle. Cześć. I to Paweł będzie za chwilę wam opowiadał na temat budowania silnej marki od podstaw. Myślę, że Pawła nie musimy przedstawiać. Osoba bardzo zasłużona w Boju, ekspert od budowania marki osobiste, osobistej. Batman normalnie. Tak. Batman jednocześnie, czyli super człowiek i, i też specjalizujący się w, w storytellingu i wielu, wielu naprawdę tematach. Dajcie nam znać, czy nas słychać, czy nas widać, bo to dla Was ten webinar, więc na tym by nam zależało. Ok, widać, słychać. Okej, okay, super, jeszcze dołączają osoby, więc witamy wszystkich serdecznie. Cześć Kinga, cześć Artur, Maria, witajcie. Na początek parę slajdów informacji o tym, co u nas słychać. A dzisiaj organizujemy ostatni webinariusz z naszej serii w programie. Wake Up Your Business. Prowadziliśmy 14 webinarów, webinarów. W tych webinarach wzięło udział ponad 1000 osób. Prowadziliśmy infolinię dla początkujących przedsiębiorców, dla osób, które potrzebowały wsparcia w tym dziwnym covidowym czasie, jak i też mentoring i doradztwo. No i ten projekt się już kończy, właśnie z końcem kwietnia. My cieszymy się, że mogliśmy tu pomóc wszystkim i w mniejszym czy większym stopniu, bo też niestety te restrykcje covidowe też nie pozwoliły każdej firmy uratować czy, czy pomóc w rozwoju, ale bardzo wiele firm zmieniło model biznesowy, rozwinęło sprzedaż, zatrudniło nowe osoby, więc to była dla nas super informacja i też taka motywacja do działania. Tutaj krótkie podsumowanie jeszcze z projektu, czyli łącznie 16 webinarów, 8 warsztatów też takich bardziej specjalizacyjnych, z digitalizacji, z przenoszenia firmy do internetu, z rozwoju sprzedaży. Bardziej spersonalizowane doradztwo mało 200 osób, czyli tu był mentoring i doradztwo indywidualne. No, i ponad 90% osób stwierdziło, że ten udział w programie pomógł im rozwinąć firmę. Więc my się cieszymy z tych efektów. No i też nie przestajemy tutaj działać. Mamy różne inne programy rozwoju przedsiębiorczości, wspierające w rozwoju firmy, do których też serdecznie zapraszamy. Mamy jeszcze. Pięć miejsc dosłownie na szkolenie: zacznij promocję swojej firmy na LinkedIn z Arkadiuszem Cybulskim. Szkolenie 29 kwietnia, czyli jutro. Więc ktoś, kto ma czas i chciałby przyjść na to szkolenie bezpłatnie, może się jeszcze zapisać. Tutaj zaraz Wam udostępnimy link i serdecznie zapraszamy. I kolejna rzecz dla tych osób, które myślą o założeniu własnej firmy, bądź też mają już firmę i szukają wsparcia w rozwoju, taką firmę początkującą gdzieś do trzech lat, możemy zaprosić do programu Katalizator Rozwoju firmy. Aplikacja do 3 maja. Program jest prowadzony we w partnerstwie z Accenture, które globalnie wspiera przedsiębiorczość wśród młodych osób. I tutaj można otrzymać sześciomiesięczne wsparcie mentora i wziąć udział w sześciu warsztatach biznesowych. Więc jeśli chcesz być Panem w swoim zakładzie i zyskać wsparcie w rozwoju firmy, to serdecznie też zapraszamy do tego programu. Słuchajcie, to tyle odnośnie krótkich tutaj ogłoszeń. I za chwilę przekażę głos. Pawłowi. Powiem tylko, że takie ogłoszenia krótkie, że webinar będzie trwał półtorej godziny. Mniej więcej 45 minut do godziny będzie ta część Pawła, gdzie będzie mówił właśnie o, o budowaniu marki osobistej, budowaniu marki osobistej. I firmy. Wy będziecie mogli w trakcie zadawać pytania, i na te pytania, które będą na temat i które będą się mieściły w wystąpieniu, będziemy, Paweł będzie odpowiadał w trakcie, a na koniec będzie jeszcze taka część QA, pół godziny, gdzie będziecie mogli też zadać pytania. Napiszcie na czacie, czy wszystko, Jasne, to wtedy literkę tak napiszcie. N, jeśli coś nie jest jasne, albo konkretnie wtedy dajcie znać, jakie macie pytanie, to na nie odpowiemy już na dzień dobry. A jeśli nie ma pytań, tylko o, ktoś się wysilił, nawet nam tu C, pięknie napisała Kasia, więc, więc super. Widzę, że motywacja jest. Napiszcie jeszcze, jak wasze samopoczucie, jak już tak się rozpisaliście w skali od 1 do 6, u nas świeci słońce za oknem. O tak, co pokażemy? O tu jest Olga, która kręci z nami webinar i tutaj piękne pogoda, widać, nadajemy z Warszawy, z Habhaba. Napiszcie, jak samopoczucie 17565, dobra, czyli widzimy, że jest dobrze. Ok, w takim razie, Pawle, ja przekazuję Tobie głos, oddaję ludzi w Twoje ręce, czy też można powiedzieć, przekazuję Tobie mikrofon. No i co, i życzę wszystkim udanego webinaru. To czekaj, muszę schakować troszeczkę tego Waszego click meetinga. Zróbmy tak. 3, 2, 1. I tak zróbmy. I teraz powinniście mnie widzieć w dużym oknie. Jest tak. Nie, Marcin nie. napisał, że mi się niczym nie stresował, więc się niczym absolutnie nie stresuje. Więc jest szansa, że będzie dobrze. Monika zapytała, czy webinar będzie nagrywany? Będzie nagrywany. I. Tyle właściwie. Ze spraw formalnych, tak. Adrian, powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób budować silną markę osobistą. Będziemy mówić bardzo mocno o, o firmie, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że budujecie firmy na markach osobistych, więc te rzeczy bardzo mocno będą się, będą się przenikać, więc pogadamy więc sobie o tym. W jaki sposób tę silną markę zbudować od podstaw. Ze spraw formalnych słuchajcie, dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Zupełnie poważnie. Taką mam fuchę. Czasem, tak jak teraz, staję sobie w białej pustce i opowiadam ludziom różne rzeczy. Czasem piszę jakieś książki, mi się zdarzyło napisać. Natomiast to, co robię najczęściej. Pozostanie w białej pustce, to pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. To znaczy, że od 2000 roku, czyli 21 lat już, mam firmę, która zajmuje się budowaniem silnych marek, pracowałem między innymi dla Sony, dla HBO czy dla Orange. Bardzo mocno wierzę, że dobra marka, słuchajcie, to jest świetnie opowiedziana historia. Wierzę, że są ludzie, którzy mają świetne firmy, którzy. Sami są świetnymi marka, markami osobistymi, mają genialne produkty, natomiast nie przebijają się na rynku tak jak na to zasługują, dlatego że nie potrafią o tym opowiedzieć, tak żeby to miało ręce i nogi. I o tych ręcach i nogach dzisiaj sobie mm, pogadamy. I teraz pierwsza rzecz, od której chciałem zacząć, to jest tak naprawdę postawienie pewnej, pewnej granicy. Tak? To znaczy, że kiedy rozmawiamy o marce, to muszę Wam powiedzieć, że Marka zaczyna się tam, gdzie zaczynają się inni. To znaczy, że marka to jest to, co ludzie myślą o Was, waszej firmie i tak dalej, tak dalej. To znaczy, że nawet jeśli świadomie nie budujecie marki, to ją macie. Wszyscy mamy markę, dlatego że w momencie, kiedy no, funkcjonujemy w jakiejś przestrzeni publicznej i ktoś coś o nas myśli, to to jest właśnie marka. Natomiast istnieje potężne rozgraniczenie między marką a dobrą marką i o tym tak naprawdę chciałem porozmawiać, to znaczy w jaki sposób tę dobrą markę budować, dlatego że zwykłą markę to właściwie bez większego wysiłku po prostu ogarniecie. I teraz, kiedy rozmawiamy o komunikacji, ja doradzam bardzo często firmom, dużym, mniejszym itd., itd. i ten taki podstawowy błąd, który widzę w komunikacji, to jest kwestia tego, że... Ludzie, którzy budują markę i zaczynają budować markę, koncentrują się na procesie, na produkcie, natomiast ludzie, którzy mają dobrą markę, koncentrują się na efekcie i na kliencie. I to są tak naprawdę te, te dwie rzeczy, które chciałbym, żebyście e, zapamiętali. To znaczy, że ja to e, bardzo często opowiadam, że na swoje osobiste rozważania nazywam komunikacją w stylu niemieckiego porno. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście niemieckie pornola, ale generalnie e, w niemieckich pornolach e, najczęściej padające słowo to jest "ja". Tak, ja ja, ja, ja I, i, i teraz my mamy tę manierę, że mm, bardzo często chcemy ludziom pokazać swój produkt, swoją markę, i tak dalej tak dalej. I my zapominamy o tym, że ten produkt i marka one służą do zaspokajania potrzeb, potrzeb klienta. Więc yy, tak naprawdę yy, tutaj o to chodzi, Więc, więc. Yy, na to musicie, musicie bardzo mocno zwrócić uwagę, tak? Czyli nie mówimy o sobie, tylko mówimy o efekcie, mówimy o efekcie dla klienta. I jeśli miałbym definiować markę w jakikolwiek sposób, gdybym miał wam pokazać pewien sposób myślenia o marce, to jedna z moich ulubionych definicji marki brzmi: marka to jest spełniona obietnica. I Słychać, no bo tu niektórzy mówią, że nie słychać, niektórzy, że słychać, także chyba po waszej stronie coś jest, jak nie słychać. 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 Ehm, bardzo się cieszę, że słychać. Ehm, marka, to jest spełniona obietnica. To jest jedna z najlepszych definicji marki, jakich używam. Ona nie jest w żaden sposób akademicka, natomiast ona bardzo mocno zmienia sposób myślenia. Dlatego, że, żeby funkcjonować w tym świecie, w którym marka to jest spełniona obietnica, musicie. Znać odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. I o tych pytaniach musimy sobie dosyć poważnie porozmawiać. Dlatego, że pierwsze pytanie, na które potrzebujemy znać odpowiedź, kiedy budujemy markę, to jest pytanie: czy wiesz, czego oczekują twoi odbiorcy? Dlatego, że spełnienie obietnicy sprowadza się, słuchajcie, do czegoś takiego, co w psychologii nazywa się dysonansem poznawczym. Dysonans poznawczy, mówiąc najprościej, to jest różnica pomiędzy tym, co konsument wasz ma w głowie, on wie i spodziewa się pewnych rzeczy, a światem zewnętrznym, który zastaje, tak? Czyli tym co wy mu dajecie. I w momencie kiedy te dwie rzeczy się zgadzają, to wszystko jest ładnie i pięknie. Natomiast w momencie kiedy konsument dostaje coś innego niż się spodziewa, to prawdopodobieństwo, że on będzie niezadowolony, wzrasta. Nawet jeśli wy się staracie, żeby tego konsumenta zadowolić to jeśli to zadowolenie jest inną ścieżką niż on się spodziewa to i tak e, nie jest zadowolony. Wyobraźcie sobie bardzo konkretny przykład. Pamiętacie jak jeszcze chodziliśmy do kina? Były takie czasy dawno temu przed pandemią, nie? E, przed wojną jeszcze. E, chodziliśmy do kina. I teraz wyobraźcie sobie, że idziecie do kina i macie w tym kinie takiego znajomego właściciela, to nie jest multiplex tylko e, jakieś tam kino studyjne i przychodzicie drugi raz na ten sam film i ten właściciel, chcąc was zadowolić, a jesteście jedyni, którzy kupili bilet na ten film, nikogo innego nie było, no bo nikt inny nie ogląda tam irańskiego kina moralnego niepokoju, chcąc was zadowolić i wiedząc, że byliście już na tym filmie, który on teraz zamierza puścić, puszcza wam coś innego. Film, którego jeszcze nie widzieliście. I teraz teoretycznie powinniście być zadowoleni, bo dostaliście więcej, tak? Ale mówicie, nie, bo przyszedłem na ten film i ja chcę go zobaczyć. I w momencie, kiedy my nie zdajemy sobie sprawy z tego, Czego moi odbiorcy oczekują, no to właściwie zaczynają się nasze problemy. I kiedy rozmawiamy o tych oczekiwaniach odbiorców, kiedy rozmawiamy o tym koncepcie marki jako spełnionej obietnicy, to drugie pytanie, na które absolutnie musicie odpowiedzieć twierdząco: to jest, czy mierzysz spełnienie oczekiwań? Zupełnie poważnie. Jeden z największych błędów. Jaki popełniają ludzie, którzy zakładają marki, to szczególnie właśnie ludzie, chciałem powiedzieć, młodzi, tak? ale to młode marki, bardziej o to mi chodzi, to jest ten hura optymizm, kiedy my rzucamy się na różne rozwiązania i nie mierzymy, czy, czy one spełniają nasze oczekiwania, czy spełniają oczekiwania klientów, albo mierzymy niewłaściwe rzeczy. I kiedy mam was przeprowadzić, przez proces budowania marki od początku. Ja dostałem wasze pytania, gdzieś tam wczoraj mi Adrian przysłał. I tam bardzo dużo było takich pytań typu, co mam po kolei robić, żeby to działało, żeby wybudować tę markę. I to nie jest kwestia jakichś takich wielkich nakładów, czy czegokolwiek innego, tylko to jest kwestia rozkminienia odpowiedzi na te dwa pytania. I kiedy rozmawiamy o budowaniu marki od początku, to pierwszą rzeczą, od której musicie zacząć, jest mierzenie. Mierzenie różnych rzeczy, e, natomiast pokażę Wam, jakbym układał markę od początku, e, gdybym się za nią zabierał dzisiaj, co zresztą zdarza mi się robić, kiedy doradzam e, ludziom m, w czasie konsultacji. E, pierwsza rzecz, którą należy mierzyć, jest właśnie ta satysfakcja klienta. I najlepszym narzędziem, jaki znam do mierzenia satysfakcji klienta, jest coś, co nazywa się Net Promoter Score. Net Promoter Score to Mówiąc najprościej, jest narzędzie, które po zadaniu dwóch bardzo prostych pytań daje Wam wynik tego, czy ludzie byli zadowoleni, czy nie. Jeśli nie słyszeliście nigdy o Net Promoter Score, to jestem absolutnie pewien, że uczestniczyliście w tym, tylko że nie wiedzieliście, że w tym uczestniczycie. Dlatego, że badanie NPS składa się z dwóch pytań, z czego pierwsze pytanie Brzmi mniej więcej tak. Na skali od 1 do 10, jak bardzo prawdopodobne jest, że będziesz nas polecać znajomy. To jest, mówiąc najprościej, zawoalowane pytanie, czy wszystko było zgodnie z oczekiwaniami. I teraz, jeśli wasi klienci odpowiadają na to pytanie 10 na 10, 9 na 10, możecie spać spokojnie. 9 na 10 odpowiadają ci, którzy jakby założenie dają dziesiątki, nie? Także możecie spokojnie spać, w waszym biznesie jest wszystko ok. Natomiast w momencie, kiedy ta odpowiedź jest 2 na 10, tak jak Adrian zapytał na początku i tutaj ktoś powiedział 2, tak? no to mówimy, kurczę Bady, coś jest nie tak. I niezależnie od tego, czy ta dwójka wynika z tego, co wy zrobiliście, czy wynika z jakiegoś, nie wiem, zestawu okoliczności zewnętrznych, klient niezadowolony to jest klient niezadowolony. Więc powinniście, tak naprawdę, na samym początku świadczenia usługi czy sprzedawania produktu, właściwie dzisiaj bardzo ciężko jest robić cokolwiek bez usługi, wprowadzić systematyczny sposób mierzenia satysfakcji klientów. Systematyczny, czyli tak naprawdę rozumiem przez to to, że mierzycie we wszystkich waszych grupach odbiorców, dlatego że ja bardzo często spotykam się z tym, że kiedy rozmawiam z jakimiś przedsiębiorcami o wdrożeniu NPS-a, oni ok, mówią, wdrożymy, ale do tego gościa nie myślemy, bośmy mu opó opóźnili dostawę i on na pewno nam da dwójkę. E, to jest takie troszeczkę malowanie trawy na zielono. Zupełnie poważnie. NPS powinien być jak najniższy, dlatego że e, wtedy wy wiecie, które obszary powinniście poprawić. Natomiast jeśli od samego początku wdrażacie ten NPS w taki sposób, żeby no, był jak najwyższy, to nie są gwiazdki na Google. To są wewnętrzne informacje, które, które wy macie. Natomiast w momencie, kiedy wdrożycie to dobrze, dostajecie cudowną rzecz. Dostajecie liczbowy wskaźnik satysfakcji. Liczbowy wskaźnik satysfakcji, który zachowuje się dokładnie tak samo jak wykres na Google, czyli właściwie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Jesteście w stanie porównywać, czy to idzie w górę, czy to idzie w dół, czy się trzyma na odpowiednim poziomie. Jeśli na odpowiednim poziomie, to jakim? I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak macie narzędzie typu Google Analytics, które pozwala Wam zmierzyć, czy robicie dobrą robotę ze stroną internetową, czy ludzie tam przychodzą, czy nie, tak macie narzędzie, które pozwala Wam za pomocą praktycznie takiego samego wykresu zmierzyć, czy robicie dobrą robotę ze swoją marką. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, które powinniście mieć wprowadzone. To znaczy, że to powinno być wprowadzone systematycznie we wszystkich grupach odbiorców i powinno być analizowane. Nawet jeśli macie pierwszego klienta, to od tych pierwszych klientów, których zaczynacie, jeśli zapytacie ich, czy oni byli zadowoleni, to brzmi zupełnie naturalnie, nie? że powinniśmy pytać klientów, czy byli zadowoleni. Ale mnóstwo ludzi ma jakiś opór przed tym, a przełamanie tego jest mega ważne. I w momencie, kiedy macie 9 na 10 albo 10 na 10, to badanie się kończy, ono się zamyka, ta ankieta się zamyka, yy, dlatego że wszystko było tak, jak trzeba. Natomiast w momencie, kiedy dostajecie niższe odpowiedzi, 2 na 10, 5, 7 na 10, to to badanie otwiera drugi, drugie pytanie, i to pytanie brzmi: co możemy zrobić lepiej? To jest otwarte pytanie, które brzmi: co możemy zrobić lepiej? I teraz, jeśli wdrożycie porządnie tego NPS-a u siebie do firmy, by the way, najlepszym narzędziem, ja najlepszym, biorę to w cudzysłów, tak? Dlatego, że darmowym, są formularze Google'a. Formularza Google'a, czyli tym wariacji na temat arkuszy kalkulacyjnych Google'a, które są dostępne za darmo. Znaczy, musicie Google'owi oddać nerkę, ale poza tym jest dostępne za darmo. E Macie szablon NPS-a, który możecie zrobić: linka wysłać w mailu do klienta, z którym właśnie skończyliście pracę, i yy, yy, tak, yy, tak to będzie. Yy, kochani, mam 100 miejsc na webinarze i 100 osób jest obecnych. Jeśli ktoś wyjdzie, to inna osoba może dołączyć, czyli tak naprawdę nie wychodźcie. <grym> Złamaliśmy system trochę. Yy. Dobra, następnym razem zrobimy na Facebooku, gdzie nie ma ograniczeń od górnych. E, e, więc wracając, słuchajcie, do, do e, tych naszych spraw, e, to, jest, to jest ten webinar, to jest dobro rzadkie. E, ogarnijcie ten mm, NPS, natomiast to, co, do czego chcę Was też zachęcić, zostawię Was z pewnym zadaniem domowym, e, tak zwane rzeczy do przemyślenia, jak mówią ludzie sukcesu. E, I pierwsza rzecz do przemyślenia, którą mam dla Was, to jest odpowiedź na pytanie, co możecie zrobić, żeby Wasz następny NPS wypadł lepiej od poprzedniego. Zupełnie poważnie. I teraz, nawet jeśli dzisiaj nie wysyłacie tych NPS-ów, to weźcie się zastanówcie w swoim własnym biznesie, wirtualnie, e, co możecie zrobić, żeby te NPS-y, nawet wirtualne, wypadły lepiej od poprzedniego. I teraz, w momencie, kiedy to wdrożycie, wasza marka poszybuje w górę. I to jest, słuchajcie, pierwszy kawałek z czterech, o których dzisiaj będziemy mówić. E, drugi kawałek, Nazywa się rekomendacje, a mówiąc konkretniej, machina rekomendacji, tak? czyli, czyli recommendation engine. I tutaj też zaczynamy od pytań. Pierwsze pytanie brzmi: czy mierzycie rekomendacje, bo powinniście mierzyć rekomendacje? A drugie pytanie: jeśli już mierzycie, to w jaki sposób możecie zwiększyć ten wskaźnik rekomendacji? I Zacznijmy od odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Generalnie są rzeczy, które powinniście mierzyć, które bezpośrednio wpływają na wasze wyniki finansowe, natomiast są rzeczy, które ja będę nazywał vanity metrics, tak, czyli te metryki próżności, które nie bezpośrednio wpływają na wyniki biznesowe, ale pokazują na przykład siłę marki, dlatego że jednym z narzędzi, za pomocą których mierzymy markę, jest świadomość marki, świadomość wspomagana i świadomość spontaniczna. I teraz możecie oczywiście zainwestować w badania świadomości na waszym rynku, ale jeśli nie zamierzacie tego robić, no to mierzenie rekomendacji, czy też dodanie pewnych vanity metrics, tych, tych metryk próżności, do waszego mierzenia rekomendacji, też to załatwia. Pierwsza rzecz na przykład, to są wzmianki o was w mediach społecznościowych. Jak często ludzie o Was mówią w mediach społecznościowych. I założenie jest takie, że jeśli nie dzieje się jakiś wielki kryzys, no to im częściej mówią, tym lepiej. Im częściej Was wspominają, tym lepiej. Teraz, jaki robicie marketing? Na razie mnie to nie obchodzi. Na tym etapie, jakby planowania tej strategii, ten marketing mnie specjalnie nie obchodzi. Natomiast założenie jest takie, że muszę mierzyć te wzmianki o Was w mediach społecznościowych. I tutaj, jeśli chodzi o narzędzia. To jest kilka. Pierwsze narzędzie nazywa się Google Alerts. Nie wiem, czy używacie alertów Google'a. Jeśli. Jak mierzyć mówienie o nas na grupach Facebookowych? Pyta Monika. No właśnie, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast Google Alerts, słuchajcie, to jest narzędzie, po pierwsze, darmowe. Znaczy, znowu, Google, a więc nerka, ale poza tym jest darmowe. I to jest narzędzie, które pozwala sprawdzić, jak często wzmianki o Was pojawiają się na różnego rodzaju stronach internetowych. Stronach internetowych ewentualnie Twitterze, bo Twitter ma jakąś tam umowę z Google. Natomiast Google Alerts nie zagląda. Właśnie na Facebooki i na grupy facebookowe, czy yy, cokolwiek innego. E, jeśli potrzebujecie mierzyć takie wzmianki, e, to tutaj są płatne narzędzia, typu Brent24 czy Senti One. E, e, one mierzą, tylko że, miejcie świadomość tego, że one mierzą tylko te rzeczy, które Facebook udostępnia w swoim API. To znaczy, że jeśli ktoś zdecyduje, że grupa jest tajna i dyhyhy, no to nie dostaniecie żadnej miary, dlatego że Facebook sobie tego nie życzy. Więc odpowiadając na pytanie Moniki, te narzędzia pomagają, dlatego że one dają te rzeczy, które da się zmierzyć na, na publicznych grupach. Natomiast nie wszystko da się zmierzyć. I prawda jest taka, że jeśli nie da się zmierzyć, to zostawiamy to w spokoju, to znaczy, że przybliżony pomiar. Jest lepszy niż żaden. To znaczy, że jeśli ja wiem, że tydzień do tygodnia mierzę za pomocą tego samego narzędzia i tych samych jakby algorytmów czy interfejsów API, to jeśli rośnie w tych, że tak powiem, interfejsach, to pewnie średnio też rośnie. Natomiast jeśli potrzebujecie hiperdokładnego pomiaru, to niestety nie da się tego zrobić i myślę, że im dalej w las, tym będzie gorzej, dlatego że no, prywatność zaczyna być dosyć mocno ceniona przez użytkowników. Drugą rzeczą, którą możecie mierzyć, powinniście mierzyć, są linki do waszej strony lub polecenia na innych stronach. I to, jakby linki mierzycie za pomocą Google Analytics, jeśli ktokolwiek klika w ten link. Tak? To znaczy, że Google Alerts da Wam pogląd na to, że ktoś ten link wstawił na stronę, natomiast Google Analytics da Wam pogląd na temat tego, czy ktoś w te linki klika. To też jest jakby dosyć dobre ustawienie, w co warto inwestować, no bo czasem ktoś przyjdzie do Was, powie hej, zapłać za baner, bo tam wszyscy są i tak dalej. Płacicie ten baner, ludzie ten baner wystawiają, baner czy link, czy cokolwiek i się okazuje, że nikt do niego nie klika. E, więc to. Natomiast to, co powinniście mierzyć jeszcze, to są ludzie, którzy przychodzą z rekomendacji. I teraz, jeśli nie macie wdrożonej machiny rekomendacji u siebie na stronie, to potrzebujecie narzędzia, które to ułatwi i tutaj z czystym sumieniem polecam nasze polskie, biało-czerwone yy, z orła zrodzone yy, narzędzie, które nazywa się rekome.io yy, Chłopaki zrobili rekome z myślą o restauracjach, fryzjerach i innych takich rzeczach, czyli tak naprawdę jeden użytkownik generuje sobie kod, link i tak dalej i wy wiecie, kto z, kogo, z czyjej rekomendacji przyszedł, natomiast bez żadnego problemu da się to wdrożyć również w e-commerce'ach, jeśli nie macie tego wdrożonego za pomocą jakiegoś innego narzędzia. I to są tak naprawdę rzeczy, które sprawiają, że możecie mierzyć rekomendacje, czyli te wszelkiego rodzaju wzmianki. Natomiast po mierzeniu, następnym krokiem jest optymalizacja rekomendacji. W jaki sposób możecie sprawić, żeby tych rekomendacji było więcej? I tutaj mamy kilka tak naprawdę elementów. Pierwsza rzecz to jest nauczcie ludzi nagradzania za wzmianki o was w mediach społecznościowych. I teraz to nagradzanie to nie musi być, że wysyłacie i iPada od razu. To może być po prostu takie wirtualne poklepanie po główce, że o, dziękujemy za, za pochwałę czy cokolwiek. Natomiast Generalnie chodzi o nauczenie waszą widownię pewnych rytuałów. To, te, jeśli macie obserwować, kto to robi dobrze, Ewa Chodakowska robi to rewelacyjnie. To znaczy, że w momencie, kiedy ktoś tam ją wspomni, to ona od razu to wyciąga na swojego Instagrama. Ten Instagram ma dwa miliony, i tak dalej. Więc taka forma nagrody jest już czymś dosyć wartościowym. Druga rzecz, na którą Kasia mówi rekome.pl, czyli I, o, już nie, nie, nie działało, więc to. Natomiast druga rzecz, na którą chcę bardzo mocno zwrócić uwagę, to jest to, że my za rzadko prosimy o rekomendacje. To znaczy, że jeśli prowadzicie biznes, to proście ludzi o rekomendacje. I teraz... Pogadajmy o tym, jakie to powinny być rekomendacje, bo to nie jest kwestia tego, żeby ludzie Was chwalili na Facebooku. Oczywiście, że tak, ja nie mam żadnego problemu z chwaleniem Was na Facebooku. Nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś Wam da, nie wiem, pięć gwiazdek na Google, moja firma. Natomiast e, kiedy mówię o proszeniu o rekomendacje, to mówię o tym, żeby Wasz klient znalazł Wam innego klienta. Czyli tak naprawdę świadczycie jakieś usługi masażu, czy jesteście fryzjerem, czy fotografem ślubnym, i najnormalniej w świecie piszecie w waszych mediach społecznościowych, hej, mam dwa wolne sloty na przyszły tydzień, czy znasz kogoś, kto mógłby te sloty zająć? I w tym momencie wasi klienci, ci ludzie, którzy obserwują już waszą stronę na Facebooku czy waszego Instagrama, stają się waszymi ambasadorami. I zdziwicie się, jak skuteczna to jest forma. I jak bardzo rzadko wykorzystywana. Są takie cudowne badania, które mówią, że e, ludzie, mm, ludzie e, nie rekomendują usług i produktów, w których są zadowoleni, dlatego, że ich nikt o to nie poprosił. I to jest, to jest właściwie jedna e, bardzo ważna rzecz. Natomiast jeśli macie taki biznes, który jest stacjonarnym biznesem, to jest jedno takie słowo, które chyba nie występuje w języku polskim, e, na które warto zwrócić uwagę przy optymalizacji rekomendacji. to słowo brzmi. To słowo, słuchajcie, brzmi Instagramable. Instagramable, czyli nadaje się na Instagrama. To widać szczególnie przy wszelkiego rodzaju kawiarenkach, restauracjach i i tak dalej. Tam robi się miejsca, które są optymalizowane pod to, żeby ludzie wrzucali fotki stamtąd na Instagrama, są tam ładne neony, są tam jakieś rekwizyty, gadżety i tak co zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie to wrzucą na Instagrama. Znam słuchajcie restaurację, która idzie o krok dalej. W momencie, kiedy widzi kogoś, kto wyciąga telefon komórkowy, żeby zrobić zdjęcie jedzenia, to oni przysyłają ekipę, która wnosi profesjonalne światła, lampy studyjne i tak dalej. Dlatego, że nie mówią, nasze jedzenie, zasługuje na to, że jakie wyrzucasz wrzucasz w fotę, to ma być ona porządnie oświetlona, nie jakieś BELECO. No i teraz to jest coś, co. Z jednej strony jest takim troszeczkę szalonym pomysłem, natomiast z drugiej strony bardzo mocno zwiększa prawdopodobieństwo tego, że no, wylądujecie na tym. Z rekomendacjami na Facebooku pisze Mirek. Jest problem, bo Facebook zamierza zrezygnować z tej formy i będą znikać rekomendacje, które mamy na naszych fanpage'ach. Jest to straszna lipa, bo tracimy to, co wypracowaliśmy. Eee, Mirku, mm, ja od jakiegoś czasu forsuję taki sposób myślenia, e, który mówi, że Facebook, Instagram i tak dalej to są wynajęte mieszkania. Eee, wypracowywanie czegoś na Facebooku to jest jak remontowanie wynajętego mieszkania, do którego landlord w każdej chwili może przyjść i powiedzieć, wynocha. E, więc no, rozumiem trud w to włożony, natomiast nie wkładajcie wszystkich jajek e, do jednego koszyka, który nazywa się ekosystem Facebooka. Nie tędy droga. E, jeśli nie tędy, to którędy? Możecie zapytać. E, I to jest nasz trzeci punkt, o którym dzisiaj musimy porozmawiać, czyli tak naprawdę ekspozycja, czy też e, mówiąc po marketingowemu, strategia dominacji promocyjnej. E, czyli trzeba się skupiać na naszej własnej platformie. Patrz tutaj, własna strona www. Tak, dokładnie. E, to, to jest to, co strasznie forsuje. Przyszłość waszego marketingu to nie jest Instagram ani nie jest e, Facebook. E, przyszłość waszego marketingu to są te miejsca, w których panujecie nad danymi i dostępem. E, więc wasza własna strona internetowa, wasza własna lista mailingowa. Ja bardzo mocno wierzę, słuchajcie, w e, newsletter jako medium społecznościowe. I to nas prowadzi do właśnie tego, o czym tutaj rozmawiamy, ekspozycja. W jaki sposób sprawić, żeby ludzie ślepili się na waszą markę. I to jest moja gadka właściwie, moje narzekanie na Facebooka. Nawet jeśli zdobędziecie tego klienta, klienta biorę w cudzysłów, który pójdzie na wasz fanpage i powie, obserwuj to, dlatego że chce, żeby ta firma, którą już znam i lubię, informowała mnie o różnych nowościach, to pomiędzy klientem a tobą Facebook stawia algorytm, który nazywa się e, e, och, ciało mi, jak nazywa się algorytm Facebooka e, do ograniczenia zasięgu i ten algorytm tak naprawdę wycina wam 90 do 99% e, e, ruchu, który takiego prawdziwego ruchu, czyli, czyli prawdziwych ludzi, którzy naprawdę kliknęli ten guzik i chcą was obserwować, to jest tak jakbyście puszczali komuś reklamę waszą w telewizorze, ale ktoś inny trzymał, pilota. Nie o, nie o to chodzi tak naprawdę więc żadne więc, przemyślenia którą mam dla was, kolejna jest e, z góry następująca w jaki sposób sprawić żeby odbiorcy widzieli cię jak najczęściej i tutaj edge rank, e, dzięki Bartku za, za e, wyleciało mi, że ten algorytm się tak nazywa <laughs> e, więc e, w jaki sposób sprawić żeby twoi odbiorcy widzieli cię jak najczęściej. I to jest właściwie podstawa waszej strategii. Obecność, tak? E, obecność w ich życiu. Natomiast w jaki sposób możecie to osiągnąć? No, możecie to osiągnąć przede wszystkim, konstruując waszą markę wokół takiego konceptu, komu i w czym pomagasz. Czyli tak naprawdę, w czym mogę ci pomóc i kto jest moim rynkiem. Mówicie do waszego konsumenta za pomocą problemów, które on ma, a nie za pomocą usług, które oferujecie. I w momencie, kiedy zdefiniujecie te problemy, to jest znowu coś, co chciałbym, żebyście zrozumieli. Jest ta półprawda marketingowa, właściwie ściema marketingowa, która mówi, że marketing tworzy potrzeby. To jest nieprawda. Słuchajcie, marketing nie tworzy potrzeb. Marketing łączy istniejące stare potrzeby konsumenta, dlatego że nasze potrzeby się nie zmieniają, zupełnie poważnie. Nasze mózgi nie ewoluują tak szybko, żeby podstawowe potrzeby się zmieniały. Marketing łączy stare potrzeby z nowymi produktami. I to jest wasza rola, tak naprawdę. To znaczy, że jeśli macie produkt albo usługę, to musicie ją przywiązać do istniejącej potrzeby. My mamy potrzeby bardzo proste. My chcemy, żeby było nam ciepło, chcemy się podobać innym, chcemy być ważni w jakiejś społeczności i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju tego typu sprawy. Więc w momencie, kiedy przywiążecie istniejącą potrzebę do nowego produktu, właściwie jesteście w domu. Natomiast na tym rynku, oprócz przywiązania się do potrzeby to jest absolutną podstawą trzeba się też wyróżnić. I w wyróżnieniu pomaga pozycjonowanie na rynku. A pozycjonowanie, słuchajcie, jeśli mogę Wam pokazać narzędzie, um, wygląda tak, że na samym początku macie potrzebę. E, I ta potrzeba nazywa się mieć ładne zdjęcia dziecka, obejrzeć mecz w, w telewizji, czy w ogóle obejrzeć mecz chcę, e, czy idę na randkę i chciałbym, żeby ta randka dobrze wypadła. E, I Wy mówicie, oho, jestem tutaj z moim produktem, usługą, czy czymkolwiek innym, zaspokoję Twoją potrzebę. Ale kiedy rozejrzycie się, to się okazuje, że tych ludzi, którzy zaspokajają tę potrzebę, jest strasznie dużo, i tutaj wjeżdża pozycjonowanie całe na żółto. Eee, dlatego, że możecie poszatkować wasz rynek, tak jak ja to zrobiłem. Tak? Czyli na przykład na jednej osi macie pieniądze, na drugiej macie wiek i szatkujecie rynek na takie kratki, i mówicie, ja zaspokajam potrzebę, że będziesz mieć ładne zdjęcia dziecka, ale to jest tylko dla starszych ludzi i właściwie dla ludzi z wielką kasą. Czyli jesteście w górnym prawym rogu tego rynku. Ale mówicie nie, to jest dla młodych rodziców, którzy chcą to po taniości zrobić i tak dalej i tak dalej, bo młodzi rodzice zakładam, że mają inne potrzeby. Starsi rodzice być może nie chcą jeszcze, wasze, żeby to dziecko na Instagramie było gwiazdą, a tu się okazuje, że młodzi rodzice od razu, mówią, proszę mnie tutaj odpicować moje dziecko na Instagrama, nie, więc dajcie mu filtry, naklejki, e, różne rzeczy tego typu. E, inny sposób pozycjonowania rynku, to jest produkt versus czas, tak? Czyli ludzie kupują dany produkt, żeby było szybciej, wolniej itd., itd. i tak dalej i tak dalej, i to jest kwestia tego, żeby znaleźć właśnie wasz sposób wyróżnienia. Jeśli nie możecie znaleźć tego sposobu wyróżnienia, za pomocą szatkowania rynku, e, pimp Market, wi widzę tę usługę, absolutnie, e, Kinga. Także, e, no, e, właściwie to jest to, co robią wszyscy fotografowie dziecięcy, nie? Narodzi się wam dziecko, ono wygląda przeciętnie w ogóle wrzeszczy i płacze, dajecie fotografowi, mówić, Zrób mu tak, żeby ładnie wyglądało. Nie? Niech ono, daj mu jakiś chlorofor, uśpij je i, i ten, i żeby ono wyglądało jak aniołek. E, bo trzeba się kolegom pochwalić, czy koleżankom, już obiecałem, że się pochwala, dziecko wygląda przeciętnie, więc trzeba coś z nim odpicować, nie? Więc, więc to tak wygląda. Natomiast jeśli nie możecie się wyróżnić produktem, to to, co wam pozostaje, to jest wyróżnienie się osobowością. To też jest tak naprawdę sposób. I zobaczcie, tutaj wjeżdża marka osobista. W tej chwili bardzo dużo marek jedzie na marce osobistej, dlatego, że marki osobiste w covid dostały kopa. Dostały kopa, dlatego że przed COVID-em marki korporacyjne miały przewagę. Mieliście mnóstwo punktów styczności McDonald's tak naprawdę miał mnóstwo punktów styczności na mieście. I Marka osobista nie była w stanie z tym konkurować. Natomiast w momencie, kiedy wszystkie nasze kontakty są online, okazuje się, że ja mogę równie często co na stronę McDonalda wchodzić na stronę Pawła Tkaczyka. I okazuje się, że jestem w stanie, w waszej głowie, być równie konkurencyjny co McDonald's, co na mieście absolutnie nie ma szans. Więc markę osobistą, kiedy budujecie, musicie wybudować tę osobowość marki i tę osobowość marki, słuchajcie, buduje się w zaspokajaniu ośmiu potrzeb. Ja wam pokażę osiem typów pewnych, przez które przechodzimy i osiem potrzeb, które, które to zaspokaja. Prześlizguję się po tej osobowości marki, żeby nie było w czasie godzinnego webinaru, natomiast obiecuję, że, że o tym porządnie pogadamy kiedy indziej. Z jednej strony, słuchajcie, macie konsumenta, który jest ekstrawertyczny i marki, które są ekstrawertyczne. Ekstrawertyczny konsument pragnie, to są jego pragnienia, wyrazić siebie. E, na drugiej osi mamy coś takiego, bo po drugiej stronie oczywiście jest introwertyczny, zaraz dojdziemy do tego. E, mamy drugą oś, która nazywa się ego-społeczność i konsument, który jest nastawiony na społeczność, chce zgody, chce harmonii, chce, żeby wszystkim było dobrze i tak dalej, i tak e, dalej. Po drugiej stronie, słuchajcie, tej osi jest konsument, który chce zwyciężać. E, chce ego. Tak naprawdę, y, nic, y, nic więcej. E, I oczywiście kolejna strona to, to jest introwertyk, e, który, introwertycy słuchajcie, żądają kontroli. Introwertycy to są ludzie, którzy potrzebują, żeby ich środowisko nie było przebodźcowane, więc oni potrzebują kontrolować to środowisko. E, I jeśli oferujecie produkt, który da im więcej kontroli nad tym, co oni robią, myślą i tak dalej, i tak e, dalej, no to e, jak najbardziej można. Natomiast to są cztery podstawowe, i jeszcze są. Po Skosach, e, czyli potrzeba, którą konsumenci bardzo chętnie chcą realizować, to jest potrzeba bycia akceptowanym. E, I oni są, jakbyście mieli konsumentów, to są ekstrawertycy nastawieni na społeczność. Z drugiej strony są hedoniści. Oni nie chcą być akceptowani, oni chcą, żeby im było dobrze. E, I to też jest coś, co spokojnie możecie realizować produktami. E, po trzecie można obiecywać komfort, właściwie po właściwie siódmej już można obiecywać komfort, e, a po ósme. Można obiecywać dbanie o wizerunek. I kiedy powiedziałem wam, że marketing przywiązuje nowe produkty do istniejących potrzeb, to dokładnie to miałem na myśli. To jest osiem takich podstawowych potrzeb, które my wszyscy w jakiś sposób mamy mniej lub bardziej. I w momencie, kiedy wyobrazicie sobie swój produkt i potraficie go przywiązać do którejś z tych potrzeb, no to automatycznie dostajecie pewien wgląd w to, a, jaka osobowość ten produkt kupuje i b, jaka osobowość powinna być wyrażana w waszej marce. I w momencie, kiedy macie ogarnięte to wyróżnienie przez osobowość, możemy pogadać o odpicowywaniu jeszcze tej marki za pomocą tak zwanych marek funkcjonalnych. Marki funkcjonalne, słuchajcie, są trzy. E, pierwsza nazywa się Endorser, czyli transfer autorytetu. I teraz e, transfer autorytetu powinien w komunikacji marki pojawić się stosunkowo wysoko. Znowu wracamy do tego konceptu, o który pytaliście stary, jak mam zacząć. E, masz zacząć od opisania swojej marki produktu w kategorii potrzeby klienta. To jest to, co zrobiliśmy na tym jakby ośmiokątnym slajdzie. Natomiast e, hmm. druga rzecz, którą e, musimy ogarnąć, to jest zaraz po tym, jak odniesiecie się do potrzeby klienta, musicie wybudować zaufanie. A ponieważ ludzie Was nie znają, w większości Was nie znają, to my to zaufanie transferujemy z kogoś innego albo z czegoś innego. E, z czego możemy transferować zaufanie? Po pierwsze, możemy transferować ze znaczków. Czyli powiedzieć, że jestem masażystą i pracowałem w Instytucie Matki i Dziecka. I pal diabli, jak się jako masażysta nazywam, jeśli słyszałeś, drogi odbiorco, o Instytucie Matki i Dziecka, to będziesz mi ufać bardziej niż kiedy po prostu powiem, że jestem masażystą. Dziękuję bardzo. Więc zastanówcie się, z jakich znaczków możecie transferować autorytet i umieśćcie to tak wysoko, jak to tylko możliwe, w przedstawianiu się waszej marki. Zwróćcie uwagę, jak ja to robię. Jak przedstawiałem się, wam powiedziałem, cześć, jestem Paweł Tkaczyk, buduje silne marki. To jest ta potrzeba, w którą się w jakiś sposób wpisuję. Ale zaraz po tym mówię, pracowałem dla strony HBO i Orange. Przez 20 lat, słuchajcie, pracowałem dla wielu firm. I to nie są jedyne firmy, dla których pracowałem. Surprise, surprise. Natomiast endorsement, czyli transfer autorytetu, jest zrobiony w taki sposób, żeby te firmy były jak najszerzej znane dowolnej mojej widowni. Oczywiście, że kiedy wiem dokładnie, do kogo mówię, no to posiłkuję się pewnie innymi firmami. Natomiast jeśli rzucam w przestrzeń, to przyjmuję zapewnik, że przynajmniej o jednej z tych firm słyszeliście. I mówicie: Dobra, jak Paweł był tak dobry, że pracował dla HBO czy dla Sony, to znaczy, że jest też wystarczająco dobry dla nas. Więc, więc, absolutnie tak. Druga rzecz, z której możecie transferować autorytet, to są ludzie. Czyli jeśli ktoś, że tak powiem, jest waszym klientem i jest sławny, no to transferowanie z niego otwiera wam bardzo dużo drzwi. To jest coś, na czym pojechała Ewa Chodakowska, trenerka gwiazd, tak, czy inny Mateusz Grzesiak, który tam coachem gwiazd był, czy, czy cokolwiek innego. Więc więc z ludzi, znanych waszej widowni, Musicie transferować. Nie musicie ich obsługiwać, możecie mieć zdjęcie z Martyną Wojciechowską, na przykład, i też robi robotę. Więc to natomiast trzeci kawałek układanki to są liczby. Jesteście dietetykiem i chcecie, żeby ludzie wam zaufali, i rzucacie liczbę, którą mówi 98% moich klientów nigdy nie wraca do poprzedniej wagi. Warto zaznaczyć, jakby z której strony nie wraca do poprzedniej wagi, ale zakładam, że od dołu, nie? Więc, więc to w ten sposób wygląda. I to jest właśnie endorsement, czyli w momencie, kiedy przedstawiacie waszą markę, potrzebujecie przetransferować autorytet z czegoś, co zna wasz odbiorca. Drugi kawałek na markach funkcjonalnych nazywa się Differentiator, czyli punkt wyróżnienia. E, tutaj tak naprawdę chodzi o nazwę. To znaczy, że wyróżniacie się tym. Że sprzedajecie być może nawet to samo co inni, ale nazywa się to inaczej niż inni. No bo teraz zupełnie poważnie. Co sprzedaje Ewa Chodakowska, jeśli już na Ewie Chodakowskiej wisimy? E, sprzedaje ćwiczenia. Ćwiczenia, które zakładam, że polegają na w jakiś sposób machaniu nogami, e, tylko że jej ćwiczenia nazywają się skalpel. I ja czuję gdzieś tam wewnątrz bebecha, że skalpel to jest inne machanie nogami. Niż machanie nogami zaproponowane przez jakiegokolwiek inne, innego trenera personalnego. I to jest właściwie potęga defensyfikora. Nazwa, nazwanie pewnych punktów w waszej marce, na przykład procedur. Ja masuję metodą ajuwerdyjską, tak? Czyli idziesz do mnie na zabieg, coś tam, coś tam. Konkretnej usługi. Ewa Chodakowska, o której już wspominaliśmy, czy też składników, dlatego że no, jedyny z cząsteczkami srebra i tak dalej, i tak dalej. Joanna napisała, że Ewa sprzedaje sposób na życie. Jasne, tylko że ten sposób na życie składa się z różnych kawałków i jeden z tych kawałków nazywa się skalpel, tak? więc, więc to mniej więcej w ten sposób. I ostatni kawałek, jeśli chodzi o marki funkcjonalne, to jest Energizer. Energizer tak naprawdę sprowadza się do jednej rzeczy, której nie będę tłumaczył w jakichś szczegółach, zna, znaczy zaraz będę, ale spraw, żeby o tobie mówili. W jaki sposób możemy sprawić, żeby ludzie o was mówili w mediach społecznościowych? To jest temat na ostatni punkt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli twórczka e, bądź źródłem ciekawych informacji. Bo bycie obecnym w życiu waszych klientów jest mega ważne. E, obecnym właśnie w mediach społecznościowych, dlatego że Wasi klienci te telefony trzymają cały czas przy tyłkach e, i się z nimi nie rozstają, więc warto byłoby w jakiś sposób się tam e, ogarniać z tymi te, e, na tych telefonach. No ale pytanie jest takie, co publikować? I tutaj słuchajcie, na pytanie, co publikować, odpowiem Wam koncepcją, metaforą, którą ukradłem e, od autodesku. To jest e, taka firma, która produkuje oprogramowanie, e, tam autokady, jakieś tam 3D Studio i tak dalej, i tak dalej. I oni. Kiedy tworzą swój plan marketingowy, plan publikacji, hmm, idą taką metaforą cielesną, że tak powiem. To znaczy, oni mówią tak. Po pierwsze, musicie publikować treść dla głowy. Thought leadership, przywództwo idei, rzeczy do przemyślenia. Przydatne informacje, ale nie takie, które jakby są jakimiś tutorialami czy czymkolwiek innym, ale takie, które wam wywracają sposób myślenia. To jest e, bardzo ważne, żeby, żebyście jako marka byli przywódcami idei, szczególnie jako marka osobista. Kiedy ja wam mówię, te rzeczy, że słuchajcie, to, co słyszeliście o marketingu, to jest nieprawda, bo marketing to coś tam, coś tam, to następnym razem, kiedy no, będziecie robić marketing, mówicie, okej, okay, Paweł powiedział, że to jest nie tak, pamiętam tę ideę, jeszcze jej nie wdrożyłem w żaden sposób, ale pamiętam tę ideę, muszę na nią w jakiś sposób zwrócić uwagę. I to jest, słuchajcie, treść dla głowy. Drugi kawałek układanki nazywa się treść dla serca. Wszystkie rzeczy, które są związane z emocjami. Strategia tutaj nazywa się pick your fight wybierz swoją walkę e, przeciwko czemu wystajecie. Tak, znaczy, kiedy myślę sobie marka osobista Joanna Krupa, e, myślę sobie, ona staje przeciwko męczeniu zwierząt. I ona wszystko zrobi, żeby tam tego męczenia zwierząt nie było. Jak myślę sobie marka Janina Bąk, no to myślę sobie, ona staje za osobami dyskryminowanymi LGBTQ, i tak dalej, i ona też nie ogląda się specjalnie na to, co ludzie myślą, w sensie, czy ona robi dobrze, czy źle, bo to jest jej walka i ludzie mają mocne opinie na temat Janiny, jej walki, i i tak dalej, ale o niej myślą. I to jest mega, mega e, wartościowe. E, rzeczy, które prowokują do dyskusji. I trzeci kawałek nazywa się treść dla rąk, czyli wszelkiego rodzaju poradniki, typu how-to, tutoriale, odpowiedzi na pytania e, i tak dalej, i tak dalej. A, więc to. Kinga zapytała, dobra, a introwertyk jest w stanie zbudować markę, nie tylko osobistą, jeśli nie będzie się wyróżniać i być w centrum uwagi? Oczywiście, że jest i mam cały artykuł o budowaniu marki osobistej introwertyka na stronie. Jak tylko skończę mówić, to wam to wklepię. Teraz jestem trochę zajęty. Natomiast jak sobie tam wygooglacie, to możecie wkleić linka. Pogadajmy, słuchajcie, o tym, w jaki sposób to ogarnąć. Yy, I pierwsza rzecz a propos takiej strategii, bardzo szkicowej strategii content marketingowej, to jest to, że ludzie zapłacą Ci za Twoją uwagę równie chętnie zapłacą Ci uwagą, no bo to jest to, to co yy, kupujecie uwagę klientów, zapłacą Ci za tą uwagą równie chętnie za rzeczy, które tworzysz, jak i za rzeczy, które wynajdziesz. Co oznacza, że nie musicie spędzać bardzo dużo czasu. Na tworzeniu treści, no bo pozwólcie, że Wam rozłożę to na elementy pierwsze. Jeśli robicie sobie taką mapę treści, czy też plan treści, ja mam taki plan na miesiąc z góry, to w tym planie pogłębione analizy, rzeczy, które sam napiszę i tak dalej, stanowią właściwie 10% treści. Kiedy Wejdziecie na mój blog, to jakby przykładem czegoś takiego jest, nie wiem, artykuł o strategii cenowej. Psychologia ustalania cen, 10 tysięcy znaków z 10 minut czytania i tak dalej, i tak dalej. E, e, Przecięty internauta tego nie przeczyta. E, dlatego drugą częścią mojej strategii kontentowej e, jest coś takiego, czego bardzo bym was chciał nauczyć, czyli treść przekąska. E, treść przekąska, czyli szatkowanie tego, nad czym już się napracowaliście. I powtarzanie, powtórne używanie tego w różnych mediach. Ja wziąłem ten artykuł o strategiach cenowych i poszatkowałem go na Insta Story. Czyli to nie jest coś, co napisałem, wymyśliłem, musiałem znowu robić research, tylko tak naprawdę zrobiłem sobie w kanwie rzeczy, które da się skonsumować w ciągu jednej, dwóch, trzech sekund i specjalnie nie obciążają Was, natomiast cały czas przypominają o tym i jestem w stanie karmić was takimi rzeczami przez tydzień albo dwa, dlatego, że to jest bardzo długi artykuł. Jestem w stanie go poszatkować na e, trzy rzeczy. Magda pyta, czy należy korzystać z trzech opcji, czy wybrać tylko jedną wiodącą przy publikacji. Wszystkie czy. To jest kwestia właśnie tej siatki, którą, którą e, będziecie robić, którą wam w tej chwili pokazuję, e, również nałożoną na, na pewne rzeczy związane właśnie z tym, co publikować własnego, a, nie a co niekoniecznie. E, więc kanwa jest narzędziem. Trzeci i największy kawałek, słuchajcie, treści, którą publikujecie, to jest coś, co nazywa się kuracja treści, kuratela treści albo content curation. Bo kuracja nie jest związana z chorobą, tylko tak jak kurator na wystawie w muzeum. Macie znaleźć rzeczy, które są interesujące dla waszej widowni, i ludzie wam zapłacą swoją uwagą za rzeczy, które znajdziecie. I niekoniecznie te rzeczy muszą być waszego autorstwa. Ludzie i tak was będą lubić za to, żeście to wynaleźli. I do kuracji treści nie znam lepszego narzędzia niż Feedly. Jeśli nie korzystaliście słuchajcie, z Feedly, to jest narzędzie, które pozwala Wam zebrać w jednym miejscu wszystkie strony internetowe na dany temat, które sobie oczywiście wyszukacie, a następnie kliknie, po kliknięciu w jedno miejsce zbierają wszystkie artykuły z tych stron internetowych do Waszej personalizowanej gazety, które te artykuły możecie udostępniać Waszym odbiorcom właściwie masowo ale nie powinniście tego robić masowo, bo oprócz Fidli powinniście mieć program do planowania treści. Ja używam Lumli w firmie, prywatnie używam programu, który nazywa się Publer, możecie używać Buffera czy czegokolwiek innego. Absolutnie macie tutaj miejsce do wyboru. Natomiast ta strategia, którą wam pokazuję, to jest strategia, która sprowadza się do tego, że media społecznościowe są złodziejem czasu. Nie powinny być dla Was złodziejem czasu, powinny być złodziejem czasu dla Waszych klientów. Czyli ja tak naprawdę, kiedy pracuję sobie na moich tam mediach społecznościowych, to planuję na dwa tygodnie, czasem na miesiąc do przodu publikację, co oznacza, że dzisiaj jest 28 kwietnia. Jeśli dziś mnie potrąci ciężarówka w tej białej pustce, to do końca miesiąca będziecie musieli się jeszcze ze mną męczyć. Jeszcze będą się ukazywać moje artykuły na stronach itd., itd. Nie? bo ja nad tym nie siedzę, bo jest automat, który to robi. Mało tego jest jeszcze Monika, moja asystentka, która y, y, odpowiada w moim imieniu czasem na komentarze i też ma zapłacone do końca miesiąca, co znaczy, że jeśli zginę dzisiaj, to do końca miesiąca jeszcze będę odpowiadał na komentarze. E, a wy będziecie kupować moje produkty i usługi. E, więc to e, w ten sposób e, w ten sposób powinno wyglądać. I jeśli macie te narzędzia wdrożone, to będziecie obecni w życiu waszych klientów, ale nie będzie wam to zajmowało dużo czasu. Co jest właściwie esencją tego, o czym musimy porozmawiać? I ostatnim kawałkiem tej układanki jest kontent emocjonalny, który stanowi 20% tego. Nie przywiązujcie się do tych procentów jakoś tam specjalnie, to jest bardzo mocno na oko. Natomiast chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że zobaczcie, ta treść, którą stworzycie, użyteczna treść, stanowi 10% kontentu, nad którym spędzacie czas, a potem właściwie haszujecie, znajdujecie i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy. Ta treść emocjonalna to może być jakiś backstage na Instagramie. E, natomiast ta treść emocjonalna też mogą być rzeczy, które piszecie niekoniecznie na wasz temat, ale takie, które robią robotę. Jednym z najlepszych artykułów, słuchajcie, który mam na blogu, jest artykuł, dlaczego na skrajną prawicę głosują młodzi mężczyźni. Ten artykuł za każdym razem, jak go wciepie w media społecznościowe, albo ktoś go wciepie w media społecznościowe, on wywołuje wielką dyskusję. Tam To jest socjologia w oparciu o różne badania itd. itd. A on wywołuje grube dyskusje, ludzie komentują to. Do dzisiaj, słuchajcie, jest nawalanka w komentarzach. Ten artykuł ma ładnych kilka lat. Napisałem go przed jakimiś wyborami parlamentarnymi. Natomiast do dzisiaj jest nawalanka w komentarzach i to nie przestaje, tak? I ludzie sobie tam to wrzucają, i ja to obserwuję, więc to, słuchajcie, jest tego typu sprawa. I w momencie, kiedy wdrożycie te wszystkie rzeczy punkt 1, 2, 3 i 4 to się okazuje, że wasza marka, nawet bez wielkiej, zaplanowanej strategii marketingowej, rośnie. Czego wam z całego serca życzę, dlatego że z mojej strony na dzisiaj to jest wszystko. Bardzo, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Teraz, tak jak Adrian powiedział, jest czas na pytania. Więc jeśli macie jakieś pytania, jest najlepszy moment, żeby je zadać. Ja się przełączę na mniejszą kamerę, jeśli ten, jeśli pozwolicie. Pawle, bardzo dziękujemy za tą twoją część. Niesamowicie inspirujące. Powiem Ci, że. no. Zapotowałem tutaj i słuchałem z dużą ciekawością, i dużo konkretów też przekazałeś, więc dajcie znać też na, na, tutaj w komentarzach, jak Wam się podobało, jak ta treść. No i rzecz jasna, jeśli macie pytania, to włączamy tryb zadawania pytań, i Paweł jest jeszcze dla Was około pół godzinki, więc korzystajcie. Dobra, to ja mam już pierwsze pytanie. Yy, yy, Iza zapytała, w jaki sposób opowiadać. A, czekajcie, bo mi się skroluje. Yy, w jaki sposób opowiadać o Marce i wartościach misji, trzymając się zasady, żeby nie yy, skupiać się na sobie, tylko na kliencie? Znaczy zupełnie poważnie, skąd pomysł, żeby klientowi opowiadać o misji firmy i jej wartościach? Weźcie, wyrecytujcie z pamięci ze trzy misje firmy, jakie znacie. Proszę. Klienci naprawdę mają to gdzieś głęboko. Dlaczego wy robicie to, co robicie? E, e, oczywiście są wyjątki, żeby nie było wątpliwości. Są wyjątki, są, są bardzo jakby nasycone rynki, e, produkty, które są praktycznie homogeniczne i, i wtedy my kupujemy z powodu dlaczego dużo bardziej niż z powodu e, tego, co sprzedajemy. Ale prawda jest taka, że to, to jest bardzo dobre pytanie, Iza, e, tylko że, no właśnie, chodzi o to, że nie powinniśmy opowiadać klientowi o misji. Tak, no, naprawdę, jakby wchodzisz do Biedry i, i y, kasjer czy kasierka zajeżdża cię, czy wiesz, że misją Biedronki jest sens sensu, nie? Ja mówię, stary, nie po no, jogurt przyszedłem. E, więc nie, e, nie róbcie tego, więc, więc to. E, jak, o, czekajcie, bardzo fajne pytanie od Agnieszki. Jak komunikować swój sukces, żeby zachęcić odbiorców, a nie wyjść na buca? E, skąd wiesz, że wyszłaś na buca? Aga, zupełnie poważnie. Skąd wiesz, że wyszłaś na buca? 90% tej rozkminy dzieje się tylko w waszych głowach. Czyli my tak naprawdę, to, to jest kwestia polskiej kultury, żeby nie było wątpliwości. My mamy bardzo mocno zakorzenione to, żeby się nie chwalić sukcesami, bo, bo nie, nie. I teraz nikt się nie skarży, żeby nie było wątpliwości. Natomiast ty sama sobie redukujesz skalę swojego sukcesu, mówisz nie, nie powiem tego, bo oni jakby powiedzą, że jestem bucem, e, to nie. To się nazywa w psychologii, słuchajcie, negocjacje z samym sobą. Nie tędy, droga. E, nawalaj sukcesem, dopóki, i teraz uwaga, to, to jest metoda, która, którą stosuję tak naprawdę na różne rzeczy. Ta metoda nazywa się brzytwa. Brzytwa, czyli tak naprawdę ja sobie z góry ustalam, Jaki procent moich odbiorców ma być niezadowolony, żebym ja przestał robić to, co robię? I teraz uwaga. Ja to stosuję do kilku rzeczy. Po pierwsze, na przykład, e, mierzę, ile osób wypisuje się z mojego newslettera. E, I ten procent u mnie jest ustawiony na 0,2. 0,2, 0,25, już nie pamiętam dokładnie, ale, ale jest tak ustawiony. E, co oznacza, Zupełnie poważnie, bardzo, bardzo nisko postawiony procent, czyli procenta wszystkich ludzi, którzy odebrali newsletter, jak się wypisze, to mówię, o stary przegiałeś tym razem, eee, prawdopodobnie trzeba coś zmienić. Mam też, słuchajcie, dokładnie coś takiego na formularzach zapisu na newsletter u mnie na blogu. To znaczy, że yy, tutaj mierzę coś innego. Są formularze, które was walą w ryj, jak się wchodzicie na blog, i zasłaniają cały ekran. Eee, I ludzie się na nie skarżą czasem ale ja z nich zrezygnuję w momencie, kiedy przestaną być skuteczne. A mierzę ich skuteczność, one są bardziej skuteczne niż wszystkie inne, więc na razie zostają. I teraz, e, Aga, wracając do twojego pytania. Ustal sobie z góry, jak duży procent klientów twoich ma zacząć się skarżyć na twoje chwalenie, żebyś ty przestała. I teraz zupełnie poważnie. E, ustal go sobie na 0,2%. Na początek, nie? I ty powiedz to sobie głośno najpierw. Jeśli 0,2% moich odbiorców zacznie się skarżyć, to ja przestanę to robić. To brzmi absurdalnie, bo to jest bardzo niski procent, ale potem go sobie zamień na liczby. I teraz masz 10 tysięcy odbiorców, na przykład Twojego posta na Facebooku. 2% z tego to jest 200. Dobrze, liczę, poprawiajcie mi matematykę, jeśli ten. 0,2% z tego to jest 20 co oznacza, że po skarżeniu się powinieneś dostać powyżej 20 skarg na to, że się, że się chwalisz i wtedy możesz przestać. Jak dostaniesz poniżej 20, to nie mamy o czym gadać. Eee, mam nadzieję, że nie pomogłem, znaczy, że pomogłem. Eee, więc więc e, nie wychodzenie na buca jest, jest ten. Tak, mam um. pomogę w sortowaniu pytań i będę je śledził, żeby ci było trochę łatwiej i wyświetlam właśnie kolejne pytanie tu na ekranie. Dobra. Czy wszystkie te strategie są do wdrożenia w sprzedaży B2B, klienci B2B będą tak samo śledzić media społecznościowe itp.? E, powiem tak, 90% jest do wdrożenia. Ja na przykład pracuję w B2B, to znaczy no, większość moich klientów są biznesy, praktycznie nie mam usług dla końcowego klienta e, i to działa. Natomiast oczywiście, że to bardzo mocno zależy od branży, dlatego że no, jeśli sprzedajcie, nie wiem, łyżki do koparek, e, to jest spora szansa, że no, dobór mediów, tak, tych społecznościowych e, też ma znaczenie, ale. E, jeśli byłyby rzeczy, które nie da się wdrożyć w B2B, to bym zaznaczył, więc, więc praktycznie tutaj plus plus. Okej, okay, dobra. W takim razie lecimy z kolejnych pytań, bo już ich mamy 10, więc trochę ich przyszło. A Dobre. jeszcze jedno pytanie wcześniejsze: czy ta prezentacja będzie udostępniona? No, Twoja, jak ja rozumiem, więc nie uwzględniają. Mm -hmm. Tego, więc pytanie, czy, 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 czy masz w zwyczaju udostępnianie, czy raczej. Nie. Znaczy, czekaj, ale pytasz o PDF-a w sensie PDF-a? Tak, PDF jakiś link tak, do Tak, niej? znaczy, jeśli oglądaliście ją tutaj, to dostaniecie PDF-a, nie ma żadnego problemu. I my prześlemy tutaj. Wam w podsumowaniu po webinarze mhm. maila z linkiem do, do prezentacji. Okej, okay. fajnie. Mhm. I kolejne pytanie. Jakie pytania zadać potencjalnemu klientowi na prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych? Co musi się znaleźć w briefie? Hmm. Na no, cały webinar właściwie mamy pytanie. E, <noise> zupełnie poważnie, a ja bym zaczął od przeanalizowania lejka sprzedaży klienta. To znaczy, że y, po pierwsze, kto od niego kupuje, co kupuje, kiedy kupuje, i tak dalej, tak dalej. Po drugie, zadałbym pytanie o jego cele kampanii w mediach społecznościowych, dlatego że kampania, słuchajcie, może budować na różnych celach. Czyli my, z jednej strony, możemy budować świadomość marki. I mieć gdzieś sprzedaż. Z drugiej strony możemy tak naprawdę, nie wiem, no, naganiać człowiekowi tak zwane małe konwersje. U mnie, małą konwersją na stronie jest zapis na newsletter, kiedy nie kupujecie nic ode mnie, ale zapisujecie się na newsletter. Ja nie mam problemu też z taką kampanią w mediach społecznościowych. Z trzeciej strony jest duża konwersja, czyli sprzedaż. I kampania sprzedażowa. Wygląda zupełnie inaczej niż kampania na małą konwersję i wygląda jeszcze zupełnie inaczej niż kampania zasięgowa, wizerunkowa, e, której, której efekty mierzymy zupełnie inaczej. Więc, więc tutaj zapytałbym, w jaki sposób ta kampania, którą my realizujemy, ma wbić się w jego procesy biznesowe. Bo jedna z nowo, takich rzeczy, które uważam za złe i bardzo często spotykam, to jest to, że my robimy kampanię w mediach społecznościowych, bo wszyscy robią. Ja nie wiem, co ja mu chciał osiągnąć, ale wszyscy są na Facebooku, więc ja też będę na Facebooku. Wszyscy są na Instagramie, więc ja też będę na Instagramie, więc, więc, więc to w ten sposób. Więc to są takie pytania podstawowe, które bym zadał. Reszta wydaje mi się, że wychodzi w praniu. Bo o tym rzeczywiście byśmy mogli bardzo, bardzo, bardzo długo. Okej. Okay. Dobrze, następne pytanie. Przerwało mi. Na etapie kuracji treści i nie dosłyszałem, dlaczego nie należy udostępniać masowo znalezionych przez chwili treści, jakie możemy wykorzystać? Znaczy masowo chodzi o to, że y, znajdujesz tych artykułów, którymi się jesteś w stanie podzielić na przykład 10-15. Wywalanie się z nich w ciągu jednej godziny na Facebooku jest totalnie bez sensu. Dużo lepiej je przerzucić do narzędzia typu buffer, i buffer będzie kapał je na przykład jeden dziennie. Co oznacza, że z tej samej sesji Masz klientów karmionych 15 dni, zamiast się wypstrykać z całego wartościowego kontentu w ciągu, w ciągu jednego dnia. I to jest jedyny powód, także to w ten sposób wygląda. Mm, Okej, okay. już następne pytanie tutaj daje. Jak przekonać do nowego produktu, kiedy jeszcze nikt z niego nie korzystał, i trudno pokazać, że komuś ten produkt mógł pomóc? To też jest temat na zupełnie osobny webinar, który nazywa się Wprowadzenie produktu na rynek. E, e, poważnie, jest taki schemat. Badania zaczął w latach 40., nie właściwie 50. ubiegłego wieku. E, koleś, który nazywał się Everett Rogers. Rogers e, napisał książkę potem, e, książkę pod tytułem The Diffusion of Innovations, czyli rozprzestrzenianie się innowacji. E, I w tej książce jest po pierwsze opisany tak zwany cykl życia produktu, co, coś o czym słyszeliście. A po drugie, tam są opisane grupy konsumentów, które w różnych stadiach tego cyklu życia kupują i ich motywacje. I to jest właściwie najważniejsze. Znaczy, że m, Rogers podzielił ludzi na e, tak zwanych innowatorów, potem są wcześniej naśladowcy potem są y, wczesna większość, późna większość, a potem są maruderzy. Pięć takich, y, takich grup. E, <laughs> I kiedy masz nowy produkt, nie możesz iść do wczesnej większości, późnej większości, dlatego że oni kupują właśnie z tego powodu, o którym mówisz. Czyli z powodu tego, że oni się rozglądają i widzą, że temu komuś produkt pomógł. Ale innowatorzy i wcześniej naśladowcy kupują z zupełnie innych powodów. Innowatorzy kupują, dlatego że chcą mieć wpływ na produkt a wcześniej naśladowcy kupują, dlatego że innowatorzy powiedzieli, że jest spoko. Więc yy, tak naprawdę rozbujanie kampanii, gdzie ty prosisz ludzi o pomoc jakby w udoskonaleniu produktu, jest najlepszą drogą na rynek, yy, bo ci ludzie nie patrzą na to, czy on komuś pomógł, tylko czy oni pomogli tobie we wdrożeniu tego produktu. Tu wszelkie kampanie crowdsourcingowe wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tutaj temat jest dosyć skomplikowany, ale nie zawsze musicie celować w garb tego rynku, czyli we wczesną większość, późną większość. Kiedy wprowadzacie produkt, szczególnie kiedy to jest jakiś tam innowacyjny produkt i naprawdę nikt z niego nie korzystał, no to to. Natomiast jeśli to jest produkt, z którego w twojej firmie nikt nie korzystał, ale kategoria jest znana, no to pokazujesz ludzi, których, że tak powiem, inne firmy zaspokoiły i mówisz, no my też to mamy, ale jest to troszkę lepsze czy, czy cokolwiek innego. Uff, mam nadzieję, że odpowiedziałem. Wybrnąłeś, dobra odpowiedź. Teraz pytanie też takie trochę niestandardowe, bo o tutaj kanały offline. Jak mierzyć skuteczność mm -hmm. komunikatów w kanałach offline, na przykład prasa? Czy tutaj też coś jesteś w stanie poradzić? Mam dziś o tym webinar o 20.00 u mnie na stronie, bo będzie o tak naprawdę roli papierów w e-commerce. Natomiast najprostsze dwa sposoby. To też bardzo mocno zależy. Od tego, co to za kampania, bo jeśli to jest kampania sprzedażowa, to i sprzedaż jest tak naprawdę przez koszyk, no bo tu o tym rozmawiamy. Kupon rabatowy, różne kupony rabatowe w różnych mediach i się okazuje, że właściwie jesteś w stanie zmierzyć, który komunikat był skuteczniejszy. Natomiast jeśli masz sprzedaż skomplikowaną, czyli klient nie wrzuca produktu do koszyka jak chipsy, tylko najpierw do ciebie pisze, potem się wymieniacie mailami, oferta, piepiepie i tak dalej, to tutaj najlepszą metodą, jaką znam, są dedykowane adresy e-mail i numery telefonu w każdej reklamie. W tym momencie, wiesz, masz aliasy: e, małpa firmapl małpa firmapl e, I na koniec miesiąca mierzysz, czy więcej maili dostał Adrian Kowalski, czy Janina Malinowska, i wiesz, która z tych tych była skuteczniejsza. To samo dotyczy telefonu, więc więc to jest stosunkowo proste do ogarnięcia. E, jeśli dotyczy sprzedaży, A to jest wizerunkowo. No tutaj się mierzy już z zewnętrznymi badaniami. Tutaj nie ma takiego prostego sposobu, żeby, żeby zmierzyć w kampanii Mhm. Mm Okej, okay, dzięki Pawle. I następne pytanie już zaparkowane. E, czy prosząc klientów o opinię na przykład na LinkedIn, e, powinienem delikatnie sugerować im treść, żeby nie napisali jakichś głupot? E, tutaj też moja szybka odpowiedź, że na naszym YouTube kanale możecie obejrzeć wejrzeć stricte webinar na temat LinkedIna, i jutro jest ten warsztat, może tam jest jakieś miejsce, więc też linki dla przypomnienia za chwilę zobaczycie. A teraz, Pawle, Twoja odpowiedź. Ja to rozpakuję, bo tu są dwa pytania, dobra? Bo czy proszę o opinię klientów, powinienem delikatnie sugerować im treść, żeby nie napisali jakiejś głupoty. Po pierwsze, można sugerować treść. Ale nie z powodu tego, żeby nie napisali jakiś głupot, tylko z powodu tego, że leniwi klienci chętniej udostępnią przygotowane oświadczenie niż coś, co musieliby sami, i tak dalej. Ale jeśli boisz się, że klienci nie opisu nie napisali jakiś głupot, to to jest błędne myślenie biznesowe. Bo to, co Ty nazywasz głupotami, jest właściwie powodem, dla którego oni od Ciebie kupili. I być może sprzedajesz ze złych powodów. Ja jestem zawsze wielkim fanem słuchania klientów, tego języka, jakiego oni używają, argumentów, jakich oni używają, i podchodzenie do tego, że klient opowiada głupoty, e, nie tędy droga. Klient nie opowiada głupot. Klient opowiada o powodach, do których od ciebie kupił. I teraz, jeśli one są dla Ciebie głupotami, to trzeba zmienić myślenie, bo być może jest więcej klientów, którzy z tego głupiego powodu od Ciebie kupią. Więc y, to tak bym rozpakował to pytanie. Okej, okay, dobra, dzięki. I kolejne pytanie. Jeśli ma się maksymalnie tysiąc klientów w kraju, szpitale, warto inwestować w komunikację w internecie, czy lepiej skupić się na działaniach bardziej bezpośrednich? Wydaje mi się, że to jest kwestia kolejności, bo to nie jest pytanie albo, albo to jest może być pytanie i, znaczy odpowiedź może być i, możesz mieć i jedno i drugie, czyli i komunikację w internecie i działania bezpośrednie, ale prawda jest taka, że zgadzam się, jeśli masz tysiąc klientów, to do nich ku na zadzwoń. E, a potem możesz fortyfikować ten komunikat działaniami w mediach społecznościowych. Im bardziej precyzyjne i im mniej pieniędzy wydajesz na docieranie do niewłaściwych ludzi, tym lepiej. Tak? Także y, ja bym powiedział tak, y, też niekoniecznie w internecie działania komunikacyjne, bo gdybym miał tysiąc klientów w kraju, to jeszcze oczywiście jest kwestia skali tego, co sprzedaje. Ale jak sprzedaję maszynę za 250 tysięcy każdemu z tych szpitali, to zainwestuję, słuchajcie, w billboard przed wejściem do tego szpitala. I tym razem jakby mam pewność, że dotarłem do właściwych ludzi, potem będę dzwonił do nich, oczywiście. Natomiast yy, jak oni widzieli ten billboard z 10 razy, to oni też są dużo chętniej nastawieni do rozmowy ze mną. I, i czyli to nie jest kwestia, internet versus bezpośrednie działania. Tylko masowa kampania, niekoniecznie w internecie, versus bezpośrednie działania i zacząłbym od bezpośrednich, a potem ewentualnie wzmacniał działaniami właśnie masowymi. Super, dzięki za tą odpowiedź. Kolejne pytanie, chyba w nawiązaniu do już wcześniejszego komentarza. Mając gdzieś misję, wizję, ale chyba jednak chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Jakie firma, marka ma priorytety, czym się kierujesz, szczególnie w pierwszym kontakcie, czy też nie? Poważnie? E, jaką mam misję i wizję? Słucham. Przyszliście tłumnie, kupujecie i tak dalej, i tak dalej. Jaką mam misję i wizję? E, nigdy bym jej nikomu nie powiedział. Także e, jasne, że chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia. Z tym się zgadzam, żeby nie było wątpliwości. Natomiast e, wiedzieć, z kim mają do czynienia, oznacza usłyszeć na przykład transfer autorytetu, a niekoniecznie słyszeć misję i wizję. Także nie. No, jak ja też tak na co dzień rozumiem, że to jest też trochę chyba filozofia firmy, tak że część firm chce komunikować tą wizję i misję, i gdzie się tam na stronach, i mhm. może w ten sposób próbować to budować, natomiast no może to się przekładać na skuteczność, albo nie, no bo rzeczywiście ja się zgodzę z tym, że tak jak tutaj patrzymy, o, zalando mi wyświetla się reklama na billboardzie przed oczami, mhm. i, i ja nie wiem, jaką one mają wizję, a Czasem albo u nich, albo Answer coś kliknę i zamówię, tak. Więc jak uh -huh. rozumiem, chodzi też o taki tu pragmatyzm, tak? W sensie. Tak, um... dokładnie. Uh -huh. Dobra. Fajnie. E, kolejne pytanie. Czy tworzenie społeczności wokół marki przez tworzenie grup na Facebooku lub gdzieś indziej, może pomóc nam w poleceniach naszej marki osobistej, a może to nie <laughs> działa? Mirek Kraperski. Tak. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w sensie tworzenia społeczności wokół marki. To też jest trend, który uważam, że będzie rósł bardzo mocno, szczególnie właśnie w przypadku marki osobistej. Więc tak, jak najbardziej jest, jestem za tym. Mhm, super. Czy introwertykom trudniej budować. A czekaj, może jeszcze udostępnię. Czy introwertykom trudniej budować markę osobistą? Jak do tego podejść, Monika? Na to już odpowiedziałem. Rzuciłem, nawet ktoś widziałem, że wrzucił ten link do artykułu, także nie, to nie jest tak, że introwertykom jest trudniej. To jest kwestia tego, czego się spodziewasz, tak? To znaczy, że, że jeśli. Spodziewasz się, że ludzie spodziewają, zobaczcie, ile tu jest przeskoków, tak? Ty się spodziewasz, że ludzie się spodziewają po tobie, że będziesz ekstrawertyczna i machać rękami. Nie. Większość ludzi, nie wiem, no zakładam, że się tego nie spodziewa. Zwłaszcza, że introwertycy mają mega w tej chwili wyrównanie szans w pandemii. Tak, gdzie, gdzie większość tych kontaktów to nie są takie ekstrawertyczne kontakty z dotykaniem i tak dalej, tylko my to robimy, wiecie, przez ekran. E, więc, więc nie uważam, żeby było trudniej. To jest kwestia tego zdania sobie sprawy z tego, co jest Twoją mocną stroną, Monika, e, e, i jechania po tym. Także, także tu w ten sposób. I, I też rozumiem, tu jeszcze komuś może być łatwiej mówić, a komuś pisać, tak? Więc jeśli ktoś tak. ma większe blokady w mówieniu, to może więcej kontentu pisać, tak? I... Mhm. I w ten sposób to komunikować. Ja mi. na przykład nienawidzę wideo. Z całego serca nienawidzę wideo. Gadam tylko jak ktoś mnie do tego zmusza. A ja wolę pisać. To się cieszę, że Cię zmusiliśmy tutaj do dzisiaj. No zmusiłeś mnie absolutnie, no, Nie zmusiłeś no, mnie do gadania. Nie dawałem spokoju. Dobra. Mamy ktoś zapytał o jaki tytuł książki, ale nie wiem, czy Ty będziesz kojarzył, czy, czy ktoś nam da jakąś podpowiedź której książki, bo nie wiem, ile. Polecałeś tu, też mi to umknęło, więc może. Jedną dopis... w tej chwili polecałem, czyli Diffusion of Innovation z Evereta Rogersa. Okej, okay, poszukamy linka, spróbujemy Wam rzucić. Diffusion of Innovation, tak? Nie Diffusion, tylko Diffusion. Okay. Czekaj, już. O, no, zaraz tu wrzucimy. Proszę. Ok. Chyba we właściwe okno wpisałem. Super. Kolejne pytanie. Czy dwie osoby współpracujące mogą stworzyć jedną markę osobistą? Hmm. Osobistą nie. Markę tak, bez żadnego problemu. Lekko e, siostry godlewskie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie są już marki osobiste. To są takie amalgamaty bardziej, ale, ale bez problemu. Mm -hmm. Okej, okay, kolejne. Pascal i Okrasa. Batman i Robin. No właśnie. <noise> W wolnym czasie e, tworzę zabawne treści. E, teraz nie nastawiam się na sprzedaż, tylko na budowanie społeczności. E, jak się wyróżnić, e, jeśli takich treści jest sama masa w necie? Pewnie to temat na nowy webinar, ale może możesz polecić książkę, temat i Znaczy, tutaj możesz się wyróżnić wydaje mi się, że no właśnie, strategią budowania społeczności, jeśli nie produktem. E, natomiast społeczność powinna być po coś. I to jest dosyć ważne, tak? Społeczność powinna być po coś. Społeczność zbudowana wokół tylko i wyłącznie zabawnych treści jest stosunkowo luźna, jeśli nie dajesz im od czasu do czasu jakiegoś zadania do wykonania. To co Janina na przykład robi, tak? Mówi: A teraz idziecie tędy i ratujecie foki, a teraz idziecie tutaj i zbieramy na jakiegoś tam dzie dzieciaka czy, czy coś w ten desen. Więc, więc pomyśl o tym, żeby tę społeczność jeszcze troszeczkę bardziej zintegrować, tak? Książka o tym, jest Fanokracja na przykład Dawida Mirmana Scotta. Nie wiem, czy ukazała się w Polsce, bo to jest stosunkowo nowa książka. Natomiast po angielsku na pewno znajdziesz. Nazywa się Fanocracy i napisał ją Dawid Mirman Scott. Mm -hmm, Okej, okay, dzięki za tę odpowiedź. Sklepie wam od razu, nie? Dobra, a ja przeklikam następne e, pytanie. Pawle, podałeś przykład Ewy Chodakowskiej przy pojęciu. E, czy oznaczanie każdej osoby i robienie takiego spamu na story sprawdzi się, jeśli nie mamy jeszcze dużej społeczności? To czekaj, znowu rozpakujmy. Instagramable to nie była Ewa Chodokowska. Instagramable to były restauracje, które robią sobie na przykład jakieś takie gadżety i różne inne rzeczy, które sprawiają, że ludzie chętniej wrzucają na Instagram z posty z tego miejsca. A Ewa Chodakowska była przykładem tego takiego apliftowania, podnoszenia członków społeczności do yy, jakiegoś tam, yy, stawiania ich, ich w świetle flesza. Yy, I teraz zapytałaś, czy oznaczanie każdej osoby i robienie takiego spamu na story sprawdzi się, jeśli nie, nie mam jeszcze dużej społeczności? Pytanie jest takie, co jest spamem na story i po co jest tam ta społeczność? Bo jeśli ta społeczność jest tam po to, żeby załapać, że każdy może schudnąć, to to nie jest spam, to dla ciebie może być spam, tak. natomiast dla nich niekoniecznie. To jest, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, czy oznaczanie każdej osoby? Nie, właśnie nie. Ja zakładam, że Wachodokowska stawia naprawdę zupełnie poważnie, że Wachodokowska takich metamorfos dostaje na prywatne wiadomości pierdyliard i ona z tego selekcjonuje zgodnie z jakimś planem. Czyli na przykład, nie wiem, metamorfoza raz w tygodniu i selekcjonujemy najlepszą, i tak dalej. Więc, więc podszedłem do tego w ten sposób. Okej, okay, super. Kolejne pytanie: czy tworząc markę osobistą lepiej robić to pod swoim imieniem i nazwiskiem, czy znaleźć nią <laughs> jakąś nazwę? Mm, nie ma to żadnego znaczenia. Zupełnie poważnie. Jedyne znaczenie jest w Waszej głowie, to znaczy, że my jesteśmy dużo bardziej przywiązani. Do własnego imienia i nazwiska. Natomiast są marki, które my kojarzymy albo z pseudonimu, i my w ogóle nie wiemy, że to nie jest prawdziwe imię i nazwisko, albo z pseudonimu, który wiemy, że to jest nieprawdziwe imię i nazwisko, no bo na przykład pani swojego czasu to nie jest prawdziwe imię i nazwisko. Nie? I znam jeszcze parę marek, które nie chciałbym strzelać, dlatego że oni na przykład nie mówią publicznie o tym, że się nie nazywają tak, jak wymyślicie, że się nazywają, w dokumentach mają coś innego. E, natomiast nam to naprawdę nie robi różnicy. Sam mam markę na zagraniczne rynki, która nie jest pod, jakby po wielu analizach stwierdziłem, że jedyne co mogę zrobić, to zrobić to pod innym imieniem i nazwiskiem. I mam zupełnie inne imię i nazwisko, i nikomu to kurwa nie przeszkadza. Jest spoko. Okej, okay, fajnie. Ciekawe to było. Um, następne pytanie, jak przebić się na rynku z produktami dość niszowymi, bo robionymi ręcznie ze specyficznych materiałów, ale z rynku, który jest już dość nasycony, na przykład produkty, z oświetlenia, lampy. Znaczy powiem tak, i, i to będzie brutalne. E, większość firm upada ze względu na to, i są badania, e, na to, które zrobili goście z uniwersytetu w Tel Awiwie. Te badania nazywają się postmortem. E, e, i z tych badań wynika, słuchajcie, że większość firm upada ze względu na coś takiego, co oni sobie tam w tym badaniu eufemistycznie określili, mianem brak product market fit. Brak dopasowania produktu do rynku. To znaczy, że mówiąc po ludzku i przyziemnie, sprzedajesz rzeczy, których nikt nie potrzebuje. I to jest kwestia tak naprawdę: zastanowienia się nie jaki ja mam produkt, tylko kto i dlaczego tego produktu potrzebuje. E, bo może się na przykład wydarzyć, że nie ma albo wystarczająco dużo takich ludzi, albo ta potrzeba nie jest wystarczająco mocna. No bo mówisz, e, sprzedaję ręcznie robione lampy. Y, tak, tak sobie wymyślam, Monika, tak? E, to to, to się. Ja nigdy, może nie jestem, na, pe, na pewno nie jestem Twoim rynkiem, bo ja zupełnie poważnie, nigdy nie obudziłem się rano z taką potrzebą, a ogarnąłbym ręcznie robioną lampę. Nie? Nie? E, e, więc nie, zakładam, że są ludzie, dla których to jest wartościowe, i do nich musisz dotrzeć. Więc to nie jest kwestia przebijania się na rynku i konkurowania z tymi wszystkimi, którzy sprzedają zwykłe lampy. Bo mam potrzebę posiadania zwykłej lampy, tak? Mówię, o, ciemno jest w tym pokoju, kupię sobie lampę. Natomiast raczej jest kwestia dotarcia do innego rynku tych ludzi, którzy mają powód, żeby kupić ręcznie robioną lampę. Nie wiem, czy jakby wystarczająco jasno to mówię. Natomiast założenie jest takie, że ty się nie musisz przebijać na rynku. E, ty masz dotrzeć do innego rynku, do właściwego rynku. E, a jeśli nie, nie ma tych ludzi wystarczająco dużo, no to może jest kwestia powiedzenia sobie głośno, hej, nikt nie potrzebuje ręcznego bęchlamu. Czy też różnych innych przedmiotów, których nikt nie potrzebuje. Okej. Okay. Dzięki. Daj znać, Monika, czy odpowiedź tu była jasna dla ciebie. E... I kolejne pytanie mamy. Marka jest budowana przez każdego pracownika reprezentującego firmę. Jak sprawdzić zadowolenie klientów z kontaktu i współpracy z konkretnym pracownikiem? NPS-em. Tak samo jak, jak wszędzie, tylko że jeśli na przykład macie e, analizę NPS-a, w sensie takim, że przychodzi NPS, na przykład piątka, i wy jesteście w stanie przypisać konkretny NPS do konkretnego pracownika czy zestawu okoliczności w firmie. No to macie dużo lepsze analizy, bo ja wam pokazywałem NPS-a na wyższym poziomie. Tak? Przyjąłem założenie, że jesteście małą firmą, jest z was dwóch pracowników na krzyż i no, NPS-ów nie musicie jakoś tam granularnie analizować. Natomiast może być tak, że macie średnią na przykład 7, ale jeden pracownik nabija 9, a drugi nabija 5. No i to jest kwestia przeanalizowania tego, więc, więc absolutnie zgadzam się, że powinniśmy to robić. I nie potrzebujecie dodatkowych narzędzi, potrzebujecie tak naprawdę bardziej granularnej analizy tego, co przychodzi. Okej, okay, super. Dzięki, Pawle. Pytanie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Jeszcze parę minut tutaj mamy do końca webinaru. Jeśli nie będzie pytań, to też skończymy wcześniej. Ja w międzyczasie natomiast też mam jedno pytanie do ciebie, Pawle. Między innymi o storytelling, tak? Mówisz, że zarabiasz mhm. na życie opowiadaniem Cześć, historii. E, mhm. Tak, jest takie pojęcie nowe, ładne. I pytanie do Ciebie, jak właśnie wpleść ten storytelling w budowanie brandów? W jaki sposób on nam może pomóc właśnie w budowaniu marki firmy? Znaczy, przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że storytelling nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów firmy. To znaczy, że on nie zawsze działa. On działa w momencie, kiedy po pierwsze macie homogeniczny produkt, czyli dokładnie taki sam, jak sprzedają wszyscy inni, i wtedy my wartość tego produktu możemy wybudować za pomocą opowieści. I ta opowieść na przykład wchodzi w miejscach dwóch, które już pokazałem, czyli z jednej strony mówimy o transferze autorytetu. Tam jest miejsce na opowieści, tak? Bo nawet jeśli ja transferuję autorytet z kogoś, kogo ty nie znasz nigdy, albo nie słyszałeś nigdy tego nazwiska, to jest koleś, który tam nie wiem, zdobył 6 ośmiotysięczników tysięczników w ciągu dwóch tygodni i tak dalej i tak o, rzeczywiście powinienem, bo jest gość sławy. Więc masz opowieść o tym. Z drugiej strony masz opowieść o yy, differentiator, czyli, czyli ten drugi składnik. Yy, Dlaczego, nie wiem, powinieneś zapłacić więcej za iPhona niż za inny telefon? Dlatego, że myśmy się pałowali przez cztery miesiące, żeby tam dobrać optymalny kąt pochylenia wiatraczka, żeby on generował jak najmniej hałasu, albo przeprojektowaliśmy system termalny i Opowieść o tym, że ktoś włożył dużo trudu pracy na przykład w tę funkcję, którą ty widzisz tutaj napisaną. Na, na Prowadzisz restaurację. I mówisz, czy wiecie, skąd mamy ten przepis? I opowieść o tym przepisie właściwie stanowi o tym, że smak zupy ci rośnie, wartość zupy rośnie. Więc więc jest kilka takich miejsc, które w storytelling zupełnie naturalnie wchodzi. Natomiast no jest kilka miejsc, w które bym się nie pchał ze storytellingiem. Pierwszy kontakt, na przykład, to jest nie to, co bym się pchał ze storytellingiem. To, jest to wracamy do naszej gadki o misji wizji, tak. Bo misja wizja to jest pewnego rodzaju opowieść ale klient, który wchodzi w pierwszy kontakt z waszą marką, on potrzebuje wiedzieć, czy wy jesteście dla niego i czy możecie mu pomóc. I tutaj Stories właściwie nie, bo jeśli ja chcę kupić kiełbasę na osiedlowym, w osiedlowym sklepie, no to gadka jest krótka. Albo macie te kiełbasy, albo jej kula nie macie. I Stories mnie specjalnie nie urządzają tutaj. Okej, okay, dobra. Czyli po prostu możemy się zastanowić... Hmm. Je... Jeszcze raz o naszej tej unikalności, czym się wyróżniamy na rynku i zastanów się, w jaki sposób te historie są w stanie się przyczynić do pokazania tego na rynku, ale mhm. też do rozwiązania jakiegoś problemu czy uwiarygodnienia nas, tak, że mamy to rozwiązanie. Tak, to widzę. Okej, okay, fajnie. Kolejne pytanie, bo tu część osób pisze, że się gdzieś tam zaplątały, więc też staram się to. moje. Monitorować, ale jak coś to piszcie i walczcie, żeby tu była ta odpowiedź. A co jeśli nie sprzedaje gotowego produktu, tylko usługa dopasowana konkret... usługę dopasowaną konkretnie do wytworzenia elementu dla klienta? Usługa obróbki metalu. Jak docierać do klientów? Statystyki z YouTube, LinkedIn są najsłabsze. I to jest na przykład hmm. bardzo dobry sposób odpowiadania na to pytanie, tak? Czyli, czyli analizujesz, co działa i analizujesz, co nie działa, skoro tak jak mówisz, Aga, statystyki z YouTube'a i LinkedIna są najsłabsze. Znaczy, że ludzie tam prawdopodobnie nie szukają obróbki metalu. Ja się pod tym podpisuję. YouTube'a można by w jakiś sposób poprawić, robiąc rzeczy, które są na, nie na temat wasz. Bo, bo zobaczcie, jedna bardzo ważna rzecz a propos strategii treści. <laughs> Strategia treści ma służyć odnalezieniu właściwych ludzi, ale niekoniecznie właściwą treścią. To znaczy, że ci goście, którzy obrabiają metalem, czy potrzebują tej obróbki metalu, być może oni się interesują innymi rzeczami. <laughs> nie wiem, rzucam, być może oni interesują się samochodami. I teraz otwierasz kanał samochodowy na YouTube, co jest całkowicie jakby niezgodne z treścią Twojej marki, ale przychodzą właściwi ludzie. W tym całym kącie marketingu, słuchajcie, właściwi ludzie są dużo ważniejsi od właściwej treści. Bo yy, yy, jeśli, nie wiem, ja się interesuję różnymi rzeczami, i nie wiem, chcę sobie kupić mikrofon, tak? Ale nie pokazał się na kamerze. Chcę sobie kupić mikrofon. Ale no, ciężko jest znaleźć ludzi, którzy chcą sobie kupić mikrofon, więc oglądam na YouTubie jakieś tam różne rzeczy i może się okazać, że nie wiem. Ludzie, którzy kupują mikrofon, są zainteresowani jednocześnie, o jezu myślę. No, na przykład z reflektorami, z, lampą, tak? W sensie. Reflektorami, lampą, czy czymkolwiek a? innym, tak? Czy też może samochodami. E, u mnie na przykład wychodzi potężna korelacja. Są takie analizy, które i w Google i w Facebookach e, można było wykonać. Teraz Facebook rezygnuje z insights, więc właściwie nic nie będziemy wiedzieli o naszej widowni. E, natomiast e, na przykład e, wiem, że ludzie, którzy się interesują marketingiem, interesują się fotografią. To jest jedna z największych korelacji, jakie mam w mojej widowni. Więc jeśli mówiłbym o fotografii, jest dużo. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyciągnę moich klientów. Dużo większe niż kiedybym mówił na przykład o kuchni. Chociaż oni się też interesują kuchnią, ale jednak fotografia bardziej. I to jest coś, co, co, co powinniśmy wiedzieć, czyli nie treść właściwa, ale ludzie właściwi. I jak się zastanowisz nad tym, co oni robią, co oni czytają i dlaczego, to być może ta treść się poprawi. Okej. Okay. Mamy jeszcze około pięciu pytań, więc nie wiem, czy Pawle będziesz miał czas parę minut dłużej, żeby na nie odpowiedzieć, ale tak już komunikuję, że mhm. może to już ostatnie pytania będą, a ty parę minut masz dłużej, żeby jeszcze zostać. Okej. Okay. Jeszcze a... 7 minut, ale potem mam spotkanie, także Dobra, czyli tyle co zdążymy w takim tempie mhm. ekspresowym. Włączamy kolejne pytanie. Jak zmienić komunikację firmy, która działa na nudnym pozornie rynku? Prawodawstwo na rzecz przemysłu chemicznego w sytuacji, gdy ich dotychczasowa komunikacja wygląda jakby była robiona bez żadnego sensu. Wyświetleń, publikacji, etc. Tylko co kot napłaka. Znaczy, wiesz co, nie wierzę w nudne branże. Dlatego, że to jest wszystko kwestia pomysłu. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład, nie wiem, firmy prawnicze mają ograniczenia w nie wiem, reklamowaniu się w ogóle, ale na tym całym Padole łez jest, nie wiem, mecenas Tomasz Palak, który robi świetne prezentacje, i one są śmieszne nawet pomimo tego, że są o prawie autorskim czy cokolwiek innego. Więc więc. To jest kwestia wymyślenia formatu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj kluczowa jest od, druga część tego pytania, kluczowa dla odpowiedzi, jest druga część tego pytania, bo powiedziałeś, że komunikacja była robiona jakby, jakby nie była robiona bez żadnego sensu. I to jest błąd komunikacji, tak? Czyli to gdzieś nam się pojawiło już w prezentacji. Mamy YouTube'a, żeby mieć YouTube'a. Mamy LinkedIn'a, żeby mieć LinkedIn'a, a nie dlatego, żeby on się nam w jakikolwiek sposób wpisywał w proces sprzedaży. Więc przysiądnięcie na tyłku i sprawdzenie, zrobienie takiego audytu, kto to czyta? Dlaczego? E, jeśli już mamy kto, to co oni jeszcze czytają, co oni oglądają? Jakby, czy, czy macie jakieś badania? Co to są za ludzie? I zrobienie treści, która przyciąga, będę wracał do tej odpowiedzi, treści, która przyciąga właściwych ludzi, a niekoniecznie właściwa treść. To, to się ciężko robi w firmie prawniczej, to ciężko przeforsować. E, tak mi się wydaje w firmie prawniczej, bo tam są ludzie z, z KWD. Mam nadzieję, że nie obraziłem prawników obecnych tu na sali, ale prawnicy nie są ludźmi. E, więc to i, i, i e, naprawdę. Wiem, że to jest prawda, dlatego że kiedyś byłem na konferencji, 300 prawników mnie słuchało i to powiedziałem, i mnie nikt nie pozwał. E, co znaczy, że to musi być prawda, oni się boją. E, e, boją się, że ja wiem. E, więc, więc to w ten sposób. Nie, zupełnie poważnie. E, zrobienie tego sensu, na który zwróciłaś uwagę pod koniec, uważam, że tutaj bardzo pomoże. Mhm. Mm kolejne pytanie tutaj wyświetlam w międzyczasie też mój komentarz bo słyszę też to co z czym my się zgadzamy co Paweł ty mhm. mówi że bardzo dużo jest potrzebne takiej pracy zrobione kim jest klient określenie person mhm. jaką ma potrzebę i jak do nich dotrzeć tak mhm. Także to my też właśnie robimy poprzez Customer Development, czy też, też tą metodykę Lean Startup, więc jeśli ktoś jest dołączeniem do aktualnej tej edycji Katalizatora Rozwoju Firmy, to tam będziemy mieli całe dwa godzinne szkolenia na ten temat, więc zapraszamy i zaraz tu linka jeszcze dostaniecie. I kolejne pytanie, czy Pawle już zdążyłeś przeczytać, czy przeczytać? Przeczytałem. No. Eee, to przeczytam Ci. Jak weryfikować, czy to, co oferujemy, jest dobre dla klientów? Czasami nie dostaję feedbacku po wysłaniu oferty. Eee, wtedy pojawia się pytanie, czy to kwestia ceny, czy samej usługi. Odpowiedź, że to kwestia ceny, ta, która się, się pojawia, nie że klient to zadeklarował, tylko się pojawia, jest elementem tego procesu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli negocjacji z samym sobą. Nie powinniśmy tego robić. Mm. Najprostszy sposób e, pogonić klienta, tak? To znaczy, że hej stary, wysłałem Ci e, coś tam, nie mam feedbacku, co się dzieje. Na ostatniej konferencji Isle of Marketing mówiłem właśnie o, o takich wskaźnikach bardzo prostych, które zwiększają skuteczność marketingu, i tam to proszenie, poganianie klientów było jednym z takich bardzo, bardzo ważnych elementów, więc, więc to. Natomiast też zaakceptuj to, że nie wszyscy będą odpowiadać. U mnie, na przykład, nie wiem, NPS-y to jest 40%. Tak średnio, więc większość właściwie nie odpowiada. Ale w momencie, kiedy robisz to systematycznie, nawet z tych 40% jesteś w stanie wyciągnąć, czy było dobrze, czy nie było dobrze. Um, więc po pierwsze, jakby wielkie propsy za to, że chcesz weryfikować. Natomiast to, że nie wszyscy odpowiadają, to jest fakt z życia i musisz się z tym pogodzić. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Czy budując markę marketera moim wyróżnikiem może być fakt, że jestem również zawodowym iluzjonistą? Czy powinienem rozdzielić tę działalność i na przykład magię robić pod pseudonimem No bomba. Wiesz co, to wszystko zależy od komunikacji. Dlatego, że nie mam żadnego problemu z zobaczeniem tego, że tak, jestem iluzjonistą i wyczaruję ci zyski. Ale w momencie, kiedy komunikujesz się inaczej, nie zawłaszczasz tego... No to to może być zaskoczenie i zaskoczenie w niewłaściwym kierunku. Więc więc tutaj odpowiedź niestety brzmi, to zależy. Zależy od tego, jak to komunikujesz. No, dla mnie brzmi dosyć kreatywnie, można spróbować, ale. Mhm. Znaczy jest to wyróżniające, nie? Także Na tak absolutnie uważam, że można. Mhm. Z chęcią bym, jak masz jakąś stronę, to podeślij, pokaż mhm. z chęcią, zobaczymy. Może ktoś skorzysta z usług magika? Kolejne pytanie czy treści oparte na trzech markach funkcjonalnych wprowadza się w tym samym czasie i w tych samych kanałach? Czy robi się to po kolei i dla każdej z nich i dla każdej jest najbardziej właściwe miejsce? Nie. Treści oparte o trzy marki funkcjonalne to jest absolutna podstawa podstaw, która powinna być prowadzona jak najwcześniej, czyli właściwie w centralnym punkcie styczności z marką. Czyli właściwie pierwszy kontakt klienta z marką. Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk, Identyfikacja. E, przypisanie do kategorii, pomagam budować silne marki i od razu wjeżdżasz. E, pracowałem dla Sony, HBO i Orange, 90% moich klientów zwiększa przychody i, i jakieś takie rzeczy. E, czyli jasne, że musisz o tym trąbić zawsze i wszędzie, ale to nie jest kwestia wprowadzania, tylko to jest kwestia tego, że to są pewne podstawy, z którymi każdy powinien być zapoznany, e, zanim... Będzie się, że tak powiem, zapoznawał z dalszymi treściami w swojej marce. Więc więc to na pewno nie jest kwestia wprowadzania wszystkie kanały, spójność to jest mega ważna, więc wszystkie kanały. A właściwe miejsce to jest centralny punkt styczności z Marką i wszystkie pierwsze kontakty z Marką. Czyli opis na Instagramie, opis na Facebooku, wejście na stronę internetową, i tak dalej tak dalej. To są właściwe miejsca dla, dla tej strategii. Dobrze, i ostatnie pytanie. Jak zmienić komunikację firmy, która działa to na było. dół? Długie... Było już. A, to czegoś powtarza nam tu ciągle. Bo to jest powtórzenie z wzrostem. Okej, okay. wpadło no na. Lubię się zwijać. To wszystko, dokładnie, zmienić. Zobacz, jak pięknie zrobiliśmy. Akurat te pięć minut. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za udział w dzisiejszym, ostatnim naszym webinarze z tego cyklu. Rzecz jasna, już planujemy kolejne webinary i nowy cykl, więc będziemy Wam dawać znać, jeśli macie jakieś pomysły, kogo zaprosić, czy też jaki temat by się przydało tutaj omówić. To, to dajcie nam znać, napiszcie jeszcze na czacie. Dajcie też znać, jak Wam się podobało. A Tobie, Pawle, bardzo dziękujemy za Twój udział, za Twój czas i że podzieliłeś się z nami doświadczeniem. Było naprawdę super, także dzięki wielkie. Dzięki wielkie za zaproszenie, naprawdę. Dobrze. To pozdrawiamy wszystkich, trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś tam w sieci, a miejmy nadzieję, że za niedługo i w realu, może się uda. Pozdrawiam wszystkich, cześć.